Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się na zdalnym spotkaniu w tym roku wyjątkowo. Fluent COVID-19 Meeting 2021. Zwyczajowo w połowie kwietnia spotykamy się, by podsumować sezon grypowy i zamknąć go niejako oficjalnie. W tym roku ta formuła została rozszerzona także o COVID z naturalnych powodów. Proszę Państwa, przed Państwem agenda dzisiejszego spotkania. Opowiemy o konsensusie ekspertów. Pan profesor Ernest Kuchar wystąpi w sprawie strategii na rzecz podnoszenia wyszczepialności. Pani profesor Joanna Chorostowska-Wynimko zajmie się kwestią monitorowania szczepień przeciw grypie i przeciw COVID-19 w Polsce. Dalej przejdziemy do debaty na temat organizowania akcji szczepień masowych, bo COVID-19 i grypa to szczepienia masowe. I wreszcie wręczymy doroczne nagrody Zdrowe Pióro dla dziennikarzy, którzy najbardziej się zasłużyli, największy mają wkład w propagowanie szczepień i kwestii grypowych w mediach. Proszę Państwa, zmieniliśmy nazwę na Flu and COVID Meeting, dlatego że grypa i COVID w jednym stały domku. Wprawdzie różnią je ich historia. COVID jest dopiero świeżym, możemy powiedzieć, wirusem i problemem epidemiologicznym w Polsce. Grypa była, jest i będzie, ale obydwie te sprawy łączy brak szczepionek, słaba dostępność, ogromny wpływ na system opieki zdrowotnej, wyzwania, które stoją przed nami, mianowicie masowe szczepienia i jesienią połączenie masowych szczepień przeciw COVID-19 ze szczepieniami przeciw grypie. Wszystko to dzieje się w kontekście istotnego zainteresowania szczepieniami. Właściwie w tej chwili każdy jest ekspertem od różnych szczepionek przeciw COVID-19. Dobrze by było, żebyśmy byli ekspertami przynajmniej tej miary w kontekście szczepień przeciw grypie. I wszystkie wyzwania organizacyjne, kwestia pojawienia się w miejscach szczepień, dostępności do szczepień, no i wreszcie wyzwania zasadniczego, potrzeb ludzi, którzy te wszystkie szczepienia ogarną i będą w stanie pacjentami czy nami, naszą populacją się zająć. Proszę Państwa, zanim rozpoczniemy część merytoryczną, niech mi będzie wolno powitać naszych gości honorowych. I tak bardzo proszę o zabranie głosu przez panią senator Beatę Małecką-Liberę, która nas od dawna bardzo intensywnie wspiera, przewodniczącą Senacji Komisji Zdrowia. Pani senator, bardzo proszę, oddaję pani głos i witam panią bardzo ciepło. Dobry, ja również witam bardzo serdecznie. Równy rok temu spotkaliśmy się na spotkaniu dotyczącym szczepionek przeciwko grypie. Rozmawialiśmy wtedy o dużym problemie, jakim było brak zainteresowania społeczeństwa szczepieniami przeciwko grypie. To był główny wątek naszej rozmowy, ale okazało się, że tegoroczne przyspieszenie poprzez epidemię i poprzez COVID-a absolutnie zweryfikowało kwestię szczepień, zweryfikowało także temat zdrowia publicznego, ponieważ ja uważam, że szczepienia, temat ogromnie ważny, profilaktyka, jest częścią zdrowia publicznego, który właśnie w epidemii wychodzi na plan pierwszy. I bardzo się cieszę, że to spotkanie, które dzisiaj, na którym mam możliwość uczestniczyć, jest spotkaniem poszerzonym także o kwestię szczepień dotyczącą koronawirusa, ale mam również nadzieję, że jest to początek całej bardzo szerokiej akcji dotyczącej wagi, jaką jest profilaktyka i jaką są szczepienia. Zeszły rok, jesień, mimo naszej debaty i mimo bardzo intensywnych działań propagujących kwestie szczepień, pokazał, że jednak dostępność do szczepionek na grypę na koniec roku zeszłego była utrudniona, że nie wszystkie osoby, które zechciały się zaszczepić, chciały się szczepić, miały tą możliwość. To dowodzi, jak ważne jest przygotowanie i realizacja całego procesu związanego ze szczepieniem, także w kwestii planowania.
Mam nadzieję, że dzisiejsze nasze spotkanie pokaże, o ile bardziej wzrosło zainteresowanie szczepieniami, o ile bardziej wzrosła świadomość szczepieniami i także zainteresowanie kwestią szczepień covidowych. Z mojej strony chcę powiedzieć, że jako przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia od samego początku bardzo mocno wspierałam i wspieram edukację zdrowotną, promocję szczepień. Dowodem na to jest także nasz film, który nakręciliśmy tutaj w Senacie dzięki naszym senatorom, lekarzom, ekspertom, promującym i zachęcającym do szczepień przeciwko koronawirusie. Takie działania podejmujemy i chcielibyśmy bardzo, żeby ten ruch na rzecz szczepień rozrastał się coraz bardziej. To jest moje przesłanie, abyśmy mogli budować ruch zbudowany nie tylko poprzez medyków, ale także współpracując z ekspertami, z wirusologami, z epidemiologami oraz z politykami. Każdy z nas ma swoją rolę do odegrania i każdy z nas powinien jakiś znaczący element do zbudowania mocnego systemu wspierającego szczepienia dołożyć. Ja osobiście uważam, że tutaj w Senacie jesteśmy bardzo otwarci na to, aby popierać różne rozwiązania legislacyjne, bo takie też są potrzebne, czego dowodem jest chociażby rozszerzenie w tej chwili katalogu osób, które mogą kwalifikować do szczepień. Ale jeżeli eksperci i medycy będą mieli rekomendacje, wnioski z debat, z kongresów, które powinny przełożyć się na prawo, ja osobiście deklaruję, że bardzo chętnie takie inicjatywy tutaj w Senacie będę propagowała i popierała. Życzę owocnych obrad. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pani senator, bardzo dziękujemy i obiecuję, że będziemy korzystać z Państwa wsparcia na ile tylko się da. Bardzo pięknie dziękuję i zapraszam do wystąpienia panią poseł Marcelinę Zawiszę. Pani poseł jest wiceprzewodniczącą Parlamentarnego Zespołu do Spraw Szczepień i Promocji Zdrowia. Pani poseł, proszę bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To zaszczyt rozmawiać w tak zacnym gronie. Szczególnie, że na temat bardzo ważny, to znaczy szczepienia. Skupię się w moim wystąpieniu głównie w tym temacie szczepień na grypę, ze względu na to, że na temat szczepień przeciwko koronawirusowi nieustannie słyszymy w mediach i ta, mam wrażenie, zachęta do tego, żeby szczepić się na koronawirusa pojawia się zarówno z ust medyków, naukowców, polityków i też celebrytów i celebrytek. I tutaj bardzo mnie cieszy, że wszyscy są tak zgodni. Co do szczepień na grypę, myślę, że nie zaskoczę Państwa tym, że poziom zaszczepienia na grypę w Polsce jest dalece niewystarczający. Od lat, podczas gdy takie kraje europejskie jak Niemcy, Francja mają poziom zaszczepienia 60-70% populacji i potrafią unikać w zasadzie nie tylko samej grypy, ale jej powikłań, my ciągniemy się w ogonie Europy z jednocyfrowym wynikiem 4% w zonie 19-20. Podczas pandemii COVID-19 ze szczepieniami na grypę się poprawiła, ale niewiele, głównie przez to, że mieliśmy ograniczone dostawy szczepionek do Polski. Zainteresowanie było duże i myślę, że moglibyśmy nawet zaszczepić kilkanaście procent populacji, ponieważ liczba zapytań o szczepienia na grypę była ogromna, zarówno w aptekach, jak i w punktach szczepień. To byłby i tak sukces, biorąc pod uwagę nasze warunki. Niestety Polacy, mimo że chcieli się zaszczepić, nie mieli takiej możliwości. W mojej pracy parlamentarnej staram się ten temat szczepień podnosić bardzo często, szczególnie szczepień na grypę. Pytam cyklicznie ministra zdrowia o to, czy będzie walczył z barierami, które przyczyniają się do niskiego poziomu zaszczepienia w naszym kraju. I tutaj te bariery są w zasadzie, myślę, że Państwu doskonale znane. To jest dostępność i odpowiednie zapasy szczepionek. Bez tego nie będziemy w stanie zaszczepić wszystkich chętnych. To jest poszerzenie refundacji
czyli włączenie w program szczepień ochronnych tak, by były one dostępne dla co najmniej grup ryzyka, jeżeli nie dla wszystkich chętnych. Walczyłam również o poszerzenie możliwości szczepień i kwalifikacji do szczepień, o kolejne grupy zawodowe. Tutaj szczególnie walczyłam o to, aby takie uprawnienia mieli farmaceuci. Szczepienia na grypę w aptekach bowiem sprawdzają się w innych krajach, we Francji czy w Austrii, i dzięki temu udaje się tam uzyskać bardzo dobry poziom wyszczepienia. Myślę, że zobaczymy, jak będzie wyglądała ta sytuacja ze szczepieniami przeciwko koronawirusowi w Polsce, i mam nadzieję, że Polki i Polacy przekonają się do tego rozwiązania szczepień w aptekach i będziemy mogli, lobbując na rzecz tego, żeby poszerzać kompetencje farmaceutów i farmaceutek, doprowadzić również do sytuacji, w której te szczepienia na grypę będą dostępne w aptece i będą mogły być wykonane właśnie przez farmaceutów i farmaceutki. Najbliższy sezon grypowy znowu przyniesie ze sobą podobne wyzwania. Szacuje się, że ze względu na duże globalne zapotrzebowanie znowu zabraknie szczepionek. Dlatego już teraz zapytałam ministra zdrowia o plany na nadchodzący sezon. Warto walczyć o szerszą rekrutację, większe dostawy i wysoki poziom zaszczepienia, zwłaszcza że zainteresowanie szczepieniami na grypę naprawdę rośnie. I mamy tak naprawdę szansę zacząć wyciągać Polskę z tego wstydliwego miejsca, w którym obecnie się znajduje, i zaszczepić dużo większą grupę naszych obywateli i obywatelek i dogonić przynajmniej chociaż trochę kraje europejskie. I prawda jest taka, że czas na działanie jest teraz. To znaczy wiosną jesteśmy w stanie się bać. Jeżeli nie podejmiemy działań teraz, nie będziemy gotowi na jesień. Korzyści z tej polityki na pewno lepiej ode mnie wytłumaczą zaproszeni goście. Ja mam tylko szczerą nadzieję, że zarówno moja, jak i państwa działalność nie pozostanie wołaniem na puszczy i polski rząd wsłucha się w głosy ekspertów i skutecznie postawi na szczepienia na grypę, bo wydaje nam się to nie tylko korzystne dla obywateli i obywatelek, ale również korzystne dla gospodarki i dla naszego przyszłego zdrowia, całej w zasadzie populacji. Więc same korzyści, tym bardziej powinniśmy jako państwo postawić na szczepienia na grypę. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani poseł. Pani poseł poruszyła kilka ważnych tematów. Te tematy będziemy jeszcze poruszać także w czasie dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję jeszcze raz i w takim razie głos oddaję panu posłowi Dariuszowi Klimczakowi. Pan poseł jest członkiem Sejmowej Komisji Zdrowia. Panie pośle, teraz czas na pana. Proszę bardzo. Dziękuję panie profesorze, szanowni państwo. Przede wszystkim chciałbym podziękować za zaproszenie do udziału w forum, w konferencji. To dla mnie wielki zaszczyt. Dotychczas miałem przyjemność z państwem współpracować jako samorządowiec. Od roku odkrywam na nowo naszą wspólną działalność jako parlamentarzysta i w tym momencie chciałbym przede wszystkim podziękować za państwa działalność w tym trudnym roku epidemicznym, podziękować wszystkim przedstawicielom instytucji publicznych, samorządowcom, ekspertom zdrowotnym, ale szczególnie także dziennikarzom i tym branżowym, medycznym, jak i regionalnym oraz oczywiście ogólnopolskiemu programowi zwalczania grypy. O dziennikarzach wspomniałem z premedytacją, bo naprawdę bardzo wiele w tym roku zrobili. Ja pamiętam początek jesieni i dzięki właśnie pracy dziennikarskiej udało się zmienić przepisy w Ministerstwie Finansów, gdzie pracodawca, który funduje szczepienia przeciwko grypie, no niestety musiał obarczać pracowników koniecznością odprowadzenia od tego podatku, prewencji dziennikarzy i także takiej częściowej współpracy z niektórymi politykami udało się ten przepis zmienić. To jest jeden tylko z wielu bardzo przykładów działalności dziennikarskiej na rzecz naszych wspólnych celów. Ja chciałbym podziękować za współpracę wszystkimi państwo w Komisji Zdrowia, w podkomisjach zdrowotnych, ale także na forum Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, bo tam także udało się ciekawe wątki poruszać. Niektóra działalność w tym roku na forum Komisji Zdrowia była wręcz przełomowa. Ja pamiętam, czasem otwierałem oczy, jak trzeba było przekonywać niektórych do spraw, które w Unii Europejskiej z powodzeniem działają, a my się musieliśmy z nimi borykać. Wiele udało się osiągnąć dzięki właśnie państwu
Państwa podpowiedziom, za które ja serdecznie w imieniu swoim, mojego klubu, wszystkich członków Komisji Zdrowia, Komisji Nauki bardzo serdecznie dziękuję. No i na koniec swojego wystąpienia chciałbym złożyć serdeczne gratulacje i podziękowania wszystkim członkom, współpracownikom Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy za Państwa skuteczność w realizacji celów programu, czego efektem jest między innymi bardzo ważna kwestia, czyli poziom wyszczepialności, ale także gratulacje za wszystko to, co zrobiliście Państwo dla ułatwień w dostępie do szczepień i za wszystkie zmiany legislacyjne pozytywne, które dla naszej populacji przyniosą, mam nadzieję, bardzo dobry efekt. Dziękuję, życzę udanej konferencji. Bardzo dziękuję, panie pośle. No i właśnie, proszę Państwa, to, co udało się osiągnąć i to, co przed nami, nasze wyzwania, które nie kończą się właściwie cały czas. Program zwalczania grypy trwa już 6 lat, a teraz staje się także programem zwalczania COVID-19, no bo takie są wyzwania czasu. Proszę Państwa, po pierwsze udało nam się w bardzo krótkim czasie doprowadzić do powstania dokumentu, który jest konsensusem ekspertów w sprawie zapotrzebowania na szczepionki w sezonie 2021. Tak jak moi przedmówcy powiedzieli, to jest najwyższy czas, żeby zarekomendować racjonalne liczby szczepionek, które należy do Polski sprowadzić, tak by dać bezpieczeństwo naszym obywatelom. Jak widzicie, tych uczestników, którzy brali udział w przygotowaniu konsensusu, było bardzo wielu, ale udało się w krótkim czasie pewne rekomendacje dla polskiego rządu przygotować. Proszę Państwa, postulaty, które Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy formułuje, są bardzo liczne, ale pozwoliliśmy sobie tutaj zrobić listę tego, co nam się udało zrobić na zielono. Te ptaszki, które są na zielono, to są właśnie te rzeczy, które w ciągu ostatnich lat udało się zorganizować. Po pierwsze, bezpłatne szczepienia dla plus 75. To nie było takie proste, ale jednak byliśmy w stanie to przeprowadzić. Także wprowadzenie szczepień przeciw grypie na listę leków refundowanych dla kobiet w ciąży. Kolejne refundacje. Przypomnę, że szczepienia przeciw grypie to pierwsza refundacja apteczna szczepionek w Polsce. Zaczęliśmy od plus 65, ale udało w ubiegłym roku się wprowadzić także refundację w innych grupach wiekowych czy w grupach ryzyka. To, co częściowo się udało zrobić w tej chwili, to rzeczywiście rozszerzenie uprawnień pielęgniarek i wprowadzenie szczepień przeciw COVID-19 do aptek. No mamy ogromną nadzieję, że to, co jest niezwykle ważne, to znaczy wprowadzenie szczepień i umożliwienie szczepień przez farmaceutów także przeciw grypie, jest bardzo ważne, bo to są bardzo bezpieczne szczepienia, więc to by niewątpliwie zwiększyło liczbę osób, które można by było zaszczepić. Wreszcie ułatwienie realizacji szczepień w różnych podmiotach medycznych, bo nie tylko o ZOZ chodzi, ale różne podmioty medyczne. Proszę Państwa, za nami sezon 2021. Jak widzicie Państwo, ten górny brzeg niebieskiego pola, to jest sezon, który w tej chwili mija. Dzięki temu, że mamy lockdown i dzięki temu, że mamy wszystkie środki zaradcze wobec COVID-19, udało się wybitnie ograniczyć zachorowania na grypę. Ich było o 40% mniej, kilkanaście procent mniej hospitalizacji, ale w pewnych grupach wiekowych, na przykład młodzieży i dzieci szkolnych, to było spadek siedmiokrotny zapadalności na grypę. Jeśli spojrzymy na ten wykres i tą ciemnogranatową krzywą, która jest także widoczna, to proszę zobaczyć, to jest sezon 19-20 i załamanie się, to w cudzysłowie mówię, bo szczęśliwe załamanie się zapadalności na grypę wówczas, kiedy wprowadzono lockdown w marcu 2020 roku. Więc jeśli słyszymy wypowiedzi, proszę Państwa, że lockdown to jest coś, co nas zabija, to proszę Państwa, w kontekście chorób zakaźnych lockdown jest bardzo skuteczną metodą walki z epidemią i ratuje ludzkie życie, dlatego że chroni nas przed chorobami zakaźnymi. Co roku stajemy przed wyzwaniem nowego składu szczepionek przeciw grypie. To jest skład szczepionki na sezon 21-22 dla półkuli północnej. Mamy dwa nowe A i te same B, czyli szczepionka będzie się istotnie różniła od tej szczepionki, która była takim towarem niezwykle deficytowym. W sezonie 19-20
udało nam się, proszę Państwa, zwiększyć wyszczepialność w Polsce o 50%. No i to możemy powiedzieć, wow, świetnie, bo mamy istotny wzrost wyszczepialności. Ten wzrost byłby znacznie większy, gdyby była większa podaż szczepionek. No ale żeby była większa podaż szczepionek, to trzeba na bardzo wielu polach i w odpowiednim czasie zadziałać. To, co cieszy, to wysoki odsetek zaszczepionych seniorów, prawie 18%. Z jednej strony cieszy, bo wzrasta od wielu lat. Z drugiej strony to jest powrót do 2005 roku, kiedy mieliśmy mniej więcej takie same wyniki. A smuci to, że w gruncie rzeczy cele WHO dla szczepień dla seniorów to jest plus 75% populacji zaszczepionej. Więc ciągle przed nami jest mnóstwo pracy. Cieszy to, ale musimy dbać o to, żeby było więcej, żeby to było skuteczne. To, co w sezonie 21-22 nas czeka, no to przede wszystkim zagrożenia. Zagrożenia takie, że mamy pandemię cały czas i wystąpienie grypy na jesieni sprawi, że będziemy mieli kumulację, no, po pierwsze chorób, po drugie szczepień dużych populacji, to jest bardzo ważne. No i wreszcie sam fakt, że szczepionki na rynkach światowych to jest towar deficytowy, czyli w Europie też nie mamy szczepionek, tak jak dzisiaj jesteśmy świadkami deficytu szczepionek przeciw COVID-19, to pamiętajmy, że szczepionki przeciw grypie to jest też coś, co jest deficytowe na rynkach światowych i w związku z tym po to, by móc zdobyć w cudzysłowie szczepionki, musimy odpowiednio wcześnie uruchamiać i procedury przetargowe, planować dostawy, być elastycznym cenowo, bo nikt nam nie będzie chciał sprzedać wyjątkowo tanio szczepionek, jeśli może je sprzedać po prostu gdzie indziej za większe pieniądze. No i zwiększenie dostępności do szczepień. Tutaj bardzo będziemy walczyć o rozszerzenie refundacji na kolejne grupy wiekowe, przede wszystkim młodzież 6-18 lat czy dzieci, także dzieci noworodki od 6 miesiąca życia do i niemowlaki do 24 miesiąca życia. Chcielibyśmy bardzo, by się pojawiły bezpłatne szczepienia dla kobiet w ciąży. Rozszerzenie dostępu do szczepień w zakresie kompetencji grup zawodowych to przede wszystkim kwalifikacja do szczepień przez pielęgniarki i wykonywanie tych szczepień, a także szczepienia przeciw grypie w aptekach. To jest niewykorzystany, ogromny i bardzo ważny zasób ludzki, którego kompetencje mogą w tym zakresie być bardzo mocno wykorzystywane. No i wreszcie, proszę Państwa, akcje samorządowe. Pamiętajmy, że samorządy i programy jednostek samorządu terytorialnego, one ciągle są ważnym elementem walki o zdrowie publiczne i to jest też cały czas przestrzeń, gdzie możemy wykorzystywać ten zasób znowu ludzki do tego, żeby szczepić jak najwięcej. Proszę Państwa, w roku 2020 nastąpił istotny wzrost dostępu, choć niewystarczający ciągle. Pamiętajmy, że na rynku aptecznym to był wzrost o 4%, a na rynku publicznym zamówienia publiczne, tutaj był rzeczywiście spektakularny wzrost zamówień publicznych ze strony rządu, bo prawie 40-krotny, więc krótko mówiąc mieliśmy o 40%, 45% dokładnie szczepionek więcej podanych. To jest bardzo duży wzrost, ciągle bardzo mocno za mało. I na sezon 21-22 to właśnie praca ekspertów, wyliczyliśmy, że bezpiecznym takim poziomem estymowanym zapotrzebowania na szczepionki to będzie 3 300 000 szczepionek. To jest wzrost w stosunku do poprzedniego sezonu o 45%, ale po to, by to się mogło wszystko wydarzyć, potrzebne są właśnie te elementy, o których powiedziałem. Nowe refundacje, szczepienia służb i pracowników medycznych szeroko dostępne, refundacja dla poszerzenie o kolejne grupy ryzyka, no i wreszcie to, co też powiedziałem już wcześniej, akcje samorządowe. Rekomendacje są potrzebne, to Państwo przedmówcy byli łaskawi podkreślić. Potrzebne są rekomendacje także czynnikom decyzyjnym po to, by je przekuwać na codzienne aktywności. Te rekomendacje podzieliliśmy na kilka grup. Tu nie czas je szeroko omawiać, ale z jednej strony systemowe, no właśnie wczesne planowanie, wczesne zakupy,
odpowiednia dbałość o rozsądne cenowe rozwiązania, dlatego że jeśli nie zamówimy szczepionek odpowiednio wcześnie, czytaj w marcu, najpóźniej na początku kwietnia, to tych szczepionek po prostu nie ma, bo cykl produkcyjny trwa pół roku i wszystko, jak to się mówi kolokwialnie, jest już na rynkach światowych pozamiatane. Zwiększenie dostępności, tu jeszcze raz podkreślę, tutaj kwestie uprawnień pielęgniarek, rozszerzenie zakresu porady farmaceutycznej o szczepienie przeciw grypie jest również bardzo ważne. Zasób apteczny jest niewykorzystany, a mamy co najmniej kilkadziesiąt tysięcy farmaceutów, którzy są świetnie wykształconymi medykami i nie ma żadnego powodu, żeby ich nie wykorzystywać. To jest marnotrawstwo zasobów ludzkich, że nie wykorzystujemy w sposób wystarczający właśnie tego sektora aptecznego do tego, żeby zwiększyć wyszczepialność, co w kontekście tego, co się dzieje za oknem, potrzeby zdrowia publicznego, pandemii, a przecież i potencjalnych epidemii grypowych jest szczególnie ważne. No i wreszcie komunikacja, społeczne aspekty. Tutaj rzeczywiście bardzo dużo zależy od tego, co słyszymy w mediach i rola dziennikarzy, rola sprawnej komunikacji, wydłużenie czasu szczepień, tłumaczenie tego, by nie zamykać się przed szczepieniami wtedy, kiedy przychodzi 1 listopada, to jest bardzo ważne. Zawsze można się zaszczepić, jeśli szczepionki są, proszę Państwa, dostępne w aptekach, to jest bardzo ważne. I podsumowując tę część naszego spotkania, Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy no, od lat prowadzi działania na rzecz podnoszenia wyszczepialności. To jest nasza rola. My bardzo jesteśmy z tym tematem związani. Bardzo nam zależy, żeby coraz więcej Polaków stosowało profilaktykę i nie ginęło niepotrzebnie, proszę Państwa, bo na końcu tej drogi jest niepotrzebne cierpienie ludzkie i śmierć. I kluczowe są i postawy, i rekomendacje, proszę Państwa, to dostępność szczepionek jest tutaj elementem układanki, a rekomendacje mają ułatwić nam wszystkim, także decydentom, podejmowanie racjonalnych decyzji co do kwestii organizacji szczepień. I raport Razem Przeciwko Chorobom Zakaźnym jest elementem naszych kolejnych działań. Proszę Państwa, teraz oddam głos dwójce członków bardzo ważnych Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, jego Rady Naukowej. Przed nami pan profesor Ernest Kuchar. Po panu profesorze wystąpi pani profesor Joanna Chorostowska-Wynimko, która powie o monitorowaniu szczepień. A tymczasem, panie profesorze, drogi Erneście, oddaję ci głos. Razem Przeciwko Chorobom Zakaźnym, strategia na rzecz podnoszenia poziomu wyszczepialności. Wnioski z raportu przedstawi pan profesor Ernest Kuchar. Pan profesor jest prezesem Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. Erneście, oddaję ci głos. Szanowny panie profesorze, a drogi Adamie, bo to rozumiem, że też mogę tak się do ciebie zwrócić. Szanowni państwo parlamentarzyści, ja z dużym zainteresowaniem słuchałem państwa wystąpienia i teraz rozumiem, przyszła moja kolej, czyli mam podzielić się z państwem naszymi już wieloletnimi, bo pan profesor Antczak podkreślił, że nasze działania na rzecz propagowania szczepień przeciwko grypie trwają już jakiś czas. Proszę państwa, my próbujemy cały czas implementować, no, wprowadzać wnioski z tych naszych działań, ale jasno powiem, chyba więcej uczą nas porażki niż sukcesy. Ja byłbym bardzo ostrożny z interpretacją tego ostatniego, proszę państwa, roku, gdzie rzeczywiście w szczepieniach drgnęło bardzo, ale tak naprawdę jest to efekt COVID-u. Jest to efekt jednorazowy. Natomiast patrząc szerzej, to co chcę państwu powiedzieć, bo zobaczymy, czy uda nam się te slajdy przełączać, ponieważ, proszę państwa, ten przełącznik mam tu w trybie free trial mode, czyli to oznacza, że to jest tylko do celów takich szkoleniowych, więc zobaczymy, czy to w ogóle będzie działało. Ale co chcę państwu powiedzieć? Proszę państwa, szczepienia przeciwko grypie są świetnym wskaźnikiem jakości opieki zdrowotnej. I to wskaźnik bardzo przekrojowy, bo to sprawdza, jak skuteczne są działania państwa, bo to państwo tworzy ramy prawne szczepień, bo to państwo decyduje o tym, czy jest refundacja, czy nie. I państwo, proszę państwa, stwarza warunki, żeby szczepienia były w ogóle wykonywane. To jednocześnie jest sprawdzian systemu opieki zdrowotnej, dlatego że to my jako lekarze, pielęgniarki, pracownicy ochrony zdrowia mamy
te szczepienia przeprowadzać. To jest sprawdzian naszego podejścia do szczepień, bo szczepienia te w Polsce są, jak wiecie Państwo, szczepieniami zalecanymi, czyli dobrowolnymi, zupełnie wykonywanymi tylko jeżeli pacjent takie ma życzenie. I to jest też wskaźnik świadomości społecznej, tak naprawdę poziomu edukacji zdrowotnej społeczeństwa, który, zwrócę uwagę, nie jest czymś danym. On też wynika pośrednio z działań państwa i z działań ochrony zdrowia. To, że w Polsce my jesteśmy zachwyceni kilkunastoprocentowym wskaźnikiem wyszczepień wśród osób dorosłych, to jest, proszę państwa, na tle innych krajów rozwiniętych, a Polska się takich ponoć od roku zalicza, to jest żenada. To znaczy, że jakość opieki zdrowotnej nad Polakami jest po prostu słaba i szczepienia przeciwko grypie to jasno pokazują. Od razu powiem, dlaczego tak jest. Dlatego, że szczepienia przeciwko grypie są trudne. Są trudne. O, właśnie trial, free trial się skończył. Time out. Proszę państwa, więc podejrzewam, że nie będę mógł zmienić slajdu. To poproszę o następny. Proszę państwa, bo jest wąski, na co zwrócił uwagę już pan profesor Antczak. Mamy bardzo wąskie okno czasowe na wykonanie szczepień. Szczepionka pojawia się pod koniec sierpnia, jak dobrze pójdzie, ale jest to okres, kiedy w Polsce jest ciepło i nikt o grypie w ogóle nie myśli na poważnie. Potem wchodzą szczepienia w okres, powiedzmy, odbywają się we wrześniu, październiku, ale to się zbiega z okresem sezonowym wzrostem zachorowań. W tym roku, w ubiegłym roku z COVID-em, wcześniej z grypą i z innymi zakażeniami dróg oddechowych. I w efekcie lekarz mając do wyboru szczepić pacjenta, który ma być zdrowy w chwili szczepienia, przynajmniej w dobrym stanie, albo udzielać pomocy osobie, która ma gorączkę, no to wiadomo, że wybiera chorego. I proszę państwa, i to też jest wyzwanie organizacyjne, dlatego że jest takim testem sprawności ochrony zdrowia. No i niestety, szczerze, myśmy tego testu od lat nie zdali. Co my możemy zrobić? Dlatego, że jak powiedziałem, jest to trochę tak jak w fizjologii zasada łańcucha, czyli o wszystkim decyduje najsłabsze ogniwo. I wzmacnianie pozostałych ogniw nic nie da, jeżeli tym wąskim szyjką od butelki jest, powiedzmy, jeden z elementów. I co my proponujemy? My apelujemy do lekarzy. Pan profesor mówił o zmianach systemowych, o tym, żeby szczepionki były refundowane. To jest oczywiście apel do państwa parlamentarzystów. Ale rozumiem, że akurat te osoby, które z nami są do znaczenia szczepień przeciwko grypie przekonane. Problem w tym, że jest państwa mało, bo Sejm liczy na tyle dużo posłów, że podejrzewam, że przeciwników szczepień niestety może być znacznie więcej niż zwolenników. Ale to są moje, powiedzmy, prywatne obawy. Ten model, który stworzyliśmy, model komunikacji, proszę państwa, zakłada, że indywidualne działania, czyli takie bezpośrednio nakierowane na pacjenta, a nie, powiedzmy, działania takie ogólne typu kampanii edukacyjnych czy drukowania ulotek, są znacznie skuteczniejsze i zwiększają wyszczepialność. Także, a tajemnica skuteczności tkwi w synergii, to co powiedziałem, dlatego że najsłabsze ogniwo decyduje o wytrzymałości całego tego łańcucha. Proszę państwa, jakie elementy w komunikacji i w promocji szczepień byśmy wykorzystywać? Przede wszystkim proaktywność. Szczepienia są przykładem, chyba najlepszym, właśnie proaktywności. To nie jest leczenie, jak ktoś już ma grypę. To jest jej zapobieganie, kiedy tą grypę dopiero może mieć, bo należy do grupy ryzyka, a poza tym wiemy, że na grypę możemy liczyć, bo grypa co roku przychodzi. To jest też element wzajemności, dlatego że my możemy być zdrowym, młodym człowiekiem, ale mieszkamy z domownikami, którzy należą do grup ryzyka i w związku z czym szczepimy się też w ich dobrze pojętym interesie. Co jest najbardziej skuteczne? Jak wspomniałem, audycje radiowe, materiały internetowe, materiały drukowane należą do najmniej skutecznych interwencji promujących szczepienia przeciwko grypie. Z kolei najbardziej skuteczne interwencje to są te, które może wprowadzić lekarz, pielęgniarka środowiskowa. Jednocześnie ze strony władz państwowych oczekujemy usuwania barier. W tej chwili bardzo dużo się zrobiło, ale aż się prosi, żeby te działania, które tak
tak skutecznie promują szczepienia przeciwko COVID-19, również objęły szczepienia przeciwko grypie. No bo przecież Państwu pewnie znane jest rozporządzenie, które wyszło, czy zostało opublikowane, czy lata, chwila zostanie opublikowane, które dopuszcza do szczepienia przeciwko COVID liczne grupy zawodowe, takie jak pielęgniarki, takie jak ratowników medycznych, nawet diagnostów laboratoryjnych. My tak daleko w swoich oczekiwaniach nie poszliśmy. My bylibyśmy bardzo zadowoleni, gdyby szczepić przeciwko grypie mogły samodzielnie pielęgniarki i farmaceuci, co w wielu krajach świata funkcjonuje bardzo, bardzo, bardzo skutecznie. Jak wspomniałem, przekonanie pacjenta do szczepienia przeciwko grypie jest takim delikatnym procesem, który jest trudno wprowadzić, a łatwo zepsuć. Nawet jedno słowo negatywne ze strony kogokolwiek z personelu ochrony zdrowia niweczy wysiłki pozostałych osób zaangażowanych w ten proces. Proszę Państwa, dlatego każdy powinien zdawać sobie sprawę, jak od niego dużo zależy. Tu zestawiliśmy liczbę osób zaangażowanych w ochronę zdrowia w Polsce. Jak widzicie Państwo, to są liczby liczone w tysiącach. Ujęliśmy również stomatologów, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, bo skoro oni mogą szczepić według nowych zasad przeciwko COVID, no to dlaczegoż by nie mieli służyć radą i szczepić przeciwko grypie? Jak wspomniałem, szczepienia leżą w interesie nas wszystkich, dlatego że w odróżnieniu od innych interwencji medycznych, korzyść z nich odnosi nie tylko osoba szczepiona, ale całe społeczeństwo. Dlatego że każda osoba zaszczepiona to nie tylko jeden potencjalny pacjent mniej w sytuacji, kiedy łóżek w szpitalach brakuje, bo COVID, ale przecież inne choroby przewlekłe również potrzebują miejsca w szpitalach, ale też jedna osoba, od której mniej, od której można się tą grypą zarazić. Oczywiście upraszczam, zakładam, że wszystkie osoby szczepione nie zarażają, ale powiedzmy zarażają zdecydowanie mniej i o to chodzi. Także żeby poprawić sytuację w Polsce, która, jak mówię, jest takim zbiorczym wskaźnikiem jakości opieki zdrowotnej, stoją przed wszystkimi zawodami medycznymi wyzwania. My musimy stale dokształcać się, adaptować się do zmieniającej sytuacji i zdawać sobie sprawę, że musimy wykazywać się postawą proaktywną. Nie czekać, aż pacjent nas zapyta, czy doktorze, czy mam zaszczepić się przeciwko grypie, tylko wychodzić z inicjatywą. Pan należy do grupy ryzyka z racji swojej przewlekłej choroby, z racji wieku, czy z racji mieszkania z domownikiem, który jest osobą należącą do grup ryzyka. I w interesie pana rodziny i nas wszystkich leży, żeby pan się przeciwko grypie zaszczepił. Oczywiście liczę, że wsparcie ze strony władz państwowych nam to wszystko ułatwi, dlatego że skoro można było w ciągu 2 tygodni stworzyć świetnie działający rejestr szczepień przeciwko COVID-19, dlaczegożby nie można było stworzyć w ogóle rejestru szczepień w wersji elektronicznej, wersji dostępnej tak dla pacjenta przez internetowe konto pacjenta, jak dla lekarza z możliwością na przykład to, co od lat wprowadzono w krajach zachodnich, na przykład stałych zleceń. Bo przecież jeżeli pacjent jest przewlekle chory, no to nie będzie zdrowy za rok, a szczepienia przeciwko grypie należy co roku powtarzać, bo wirus grypy mutuje. My potrzebujemy, proszę Państwa, zaangażowania również osób, które darzone są przez społeczeństwo autorytetem. Potrzebujemy liderów z dziedziny mediów, kultury, polityki, religii i sportu. Osób, które po prostu są darzone zaufaniem społecznym i ich głos będzie się liczył. Musimy z tym naszym przekazem dotrzeć do osób, które mają wpływ na zachowanie społeczne, żeby ten nasz przekaz wybił się na pierwszy plan w porównaniu z licznymi przecież zarzutami wobec szczepień, jakie są podnoszone.
Także przechodząc do wniosków, bo chciałbym, żeby to, co mówię, było możliwie treściwe. Kluczowe są postawy wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Nasze działania nie powinny być odosobnione, pojedyncze, ale powinny być spójne i całościowe. Wtedy uzyskamy rodzaj synergii, czyli mówiąc krótko, lepszy efekt tego naszego wspólnego zaangażowania. A państwo musi nas tym wspierać, a nie przeszkadzać. W tej porze, proszę państwa, do czasów COVID-u ja jako przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii odnosiłem wrażenie, być może subiektywne, że głównym hamulcowym szczepień w Polsce jest polskie państwo. Dlatego, że wymagania formalne, utrudnienia administracyjne, które dotyczyły szczepień, były po prostu największą przeszkodą w ich propagowaniu. Bardzo dziękuję państwu. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Mieliście państwo przyjemność wysłuchać wystąpienia pana profesora Kuchara, który mówił, i to mówił z troską, o tym, jak szczepimy i czy dobrze szczepimy Polaków przeciw grypie. A ja postaram się państwu pokazać, w jaki sposób monitorujemy diagnostykę i szczepienia przeciw grypie w Polsce i zastanówmy się może, jakie lekcje możemy wyciągnąć z pandemii COVID-19, którą teraz wszyscy przeżywamy. Pan profesor Kuchar wspominał o tym i absolutnie się z nim zgadzam, że okazało się, że można, i mam nadzieję, że te lekcje, te ćwiczenia, jakim był dla nas COVID-19, uda się przełożyć również na grypę, bo ze społecznego punktu widzenia jest to ważki problem i w dodatku problem występujący stale, corocznie, a okazjonalnie również pandemicznie. Tak więc doświadczenia i wnioski wynikające z tych dwóch zdarzeń społecznych, jakim jest sezonowa grypa czy grypa pandemiczna i pandemia COVID-19, to myślę świetna okazja do tego, żeby poprawić system nadzorowania diagnostyki i system nadzorowania szczepień w Polsce. Co prawda pan profesor Kuchar powiedział, że poprawa jakości nadzoru szczepień jest słabym narzędziem, ale narzędziem promowania szczepień wśród Polaków. Natomiast niewątpliwie dobry, jakościowy i sprawny system monitorowania i nadzorowania zarówno diagnostyki, jak i szczepień jest fantastycznym narzędziem zarówno dla osób zarządzających opieką zdrowotną w Polsce, jak i dla tych osób, które bezpośrednio tą opiekę zdrowotną sprawują na rzecz polskiego społeczeństwa. Popatrzmy więc wobec tego, w jaki sposób na dzień dzisiejszy prowadzony jest nadzór nad grypą, nad tym zdarzeniem epidemicznym, którego doświadczamy co roku, którego się spodziewamy co roku, a więc w sposób planowy możemy się do niego przygotować. Ja tu państwu pokazuję analizę, która została przeprowadzona według pewnych stałych, przyjętych, uznanych na świecie kryteriów, które pozwalają ocenić, czy ten system nadzoru jest sprawny i czy jest sprawny na poszczególnych poziomach. Każdy z tych poziomów jest bardzo ważny dla skuteczności zaopiekowania, jeśli tak mogę powiedzieć, czy też dobrej kontroli chorób zakaźnych, w tym również grypy. Na czerwono zakreśliłam te elementy systemu, których w Polsce absolutnie nie kontrolujemy, nie nadzorujemy, czyli nie mamy tak naprawdę dobrych danych i nie mamy wiedzy na ten temat. Zwróćcie państwo uwagę, że na szczycie tej piramidy jest śmiertelność. No to jest oczywiście ten element, ten koszt, którego się obawiamy, którego chcemy uniknąć. I my w Polsce de facto oceniamy przede wszystkim, nadzorujemy zgony, które dokonują się w szpitalach. Nie mamy żadnych danych, ani nie mamy narzędzi, które pozwalałyby nam poznać tą nadmiarową liczbę zgonów, która w społeczeństwie jest kosztem, jaki ponosimy na rzecz grypy, corocznej grypy, przypomnę. Teraz na poziomie opieki specjalistycznej proszę zwrócić uwagę, że aczkolwiek monitorujemy, a przynajmniej mamy takie narzędzia, zdawałoby się, do monitorowania liczby przypadków, które są
hospitalizowane, czyli osób z ciężkim przebiegiem grypy, czy też powikłań związanych z grypą, ale bezpośrednio związanych czasowo. Natomiast nie wiemy, jaki odsetek tych pacjentów, jaki odsetek tych osób przebywa grypę na tyle ciężko, że musi być leczony w sposób intensywny, a więc w oddziałach intensywnej opieki medycznej, a to jest bardzo ważny element, proszę Państwa, ponieważ on de facto wskazuje nam również na te szczególnie wrażliwe grupy w polskim społeczeństwie, które wymagają szczególnego nadzoru. Z przyjemnością można powiedzieć, że na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej wydaje się, że spełniamy wszystkie kryteria i to w sposób bardzo satysfakcjonujący. Proszę zwrócić uwagę, że w systemie Sentinel w Polsce działa ponad 500, dokładnie 536 takich ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej, które są ośrodkami w pewnym sensie referencyjnymi, czy też ośrodkami, które reprezentatywnie przekazują dane na temat odsetka pacjentów, czy pacjentów, u których stwierdzono grypę i infekcje grypopodobne. Proszę zwrócić uwagę, że nie definiujemy tu na ogół jednoznacznie grypy, tylko mówimy o grypie i o infekcjach czy chorobach grypopodobnych. Mamy w Polsce szczęśliwie zalecenia obligatoryjnego raportowania wykrytych przypadków grypy, ale niestety nie mamy systemu raportowania ognisk grypy, a więc nie mamy systemu, który pozwala nam identyfikować i wykrywać te ogniska, które są bardzo groźne i które, jak Państwo doskonale wiecie, z tego, co w tej chwili się dzieje w Polsce, zwykle dotykają osób szczególnie wrażliwych, na przykład w domach opieki społecznej, czy w takich miejscach, gdzie gromadzą się osoby, bardzo często te, które są szczególnie narażone na powikłania grypy. No i zupełnie w Polsce nie działają takie mechanizmy, powiedziałabym, pozasystemowe, niemedycznego nadzoru, które wykorzystują również nowoczesne technologie, a które pozwoliłyby nam z jednej strony lepiej informować społeczeństwo, z drugiej strony zbierać też dane jakby spoza systemu opieki zdrowotnej. Teraz jeśli porównamy się z innymi państwami Europy, ja tutaj przedstawiam Państwu oczywiście porównanie do tych krajów, które mają, powiedziałabym, zaawansowany system nadzoru nad grypą, do Francji i do Wielkiej Brytanii, to proszę zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o te pozasystemowe narzędzia nadzoru, w obu tych krajach działają one bardzo aktywnie. W Polsce, jak mówiłam, ich nie mamy. Ale jak przekonała nas aktualnie sytuacja pandemiczna związana z wirusem SARS-CoV-2, z pewnością są to bardzo dobre narzędzia. To są narzędzia, które pozwalają nam dotrzeć do społeczeństwa, pozwalają nam edukować społeczeństwo, pozwalają nas uczulać społeczeństwo na te elementy postępowania, czy te elementy profilaktyki, jak na przykład szczepienia, które pozwolą nam efektywniej sprawować nadzór nad sytuacją epidemiczną, czy też wypracować sposoby kontrolowania czy profilaktyki tej sytuacji. Jeśli popatrzymy na kolejny element, jakim jest obligatoryjne raportowanie, to jak mówiłam, w Polsce my obligatoryjnie raportujemy te zdefiniowane czy zdiagnozowane sytuacje, które odbywają się na poziomie opieki zdrowotnej, na poziomie podstawowej, specjalistycznej czy też szpitalnej opieki zdrowotnej. Natomiast zupełnie nie raportujemy tych zdarzeń, które dzieją się poza systemem, tak jak na przykład mówiłam, w domach opieki społecznej. Niestety, jak bardzo jest to ważne, jak bardzo pozwala to rzeczywiście efektywniej zarządzać problemem medycznym, przekonaliśmy się, myślę, w tej chwili doskonale i mamy w tej chwili narzędzia, które pozwalają nam szybko i efektywnie zbierać informacje na temat ognisk COVID-19. W związku z czym wydaje się, że takie możliwości techniczne i administracyjne są i sądzę, że należy zastanowić się nad tym, jak wdrożyć to na stałe do systemu nadzorowania
chorób zakaźnych, ale zwłaszcza tych, które występują tak jak grypa w sposób sezonowy i w sposób masowy. Teraz podstawowa opieka zdrowotna jest tym elementem, z którego możemy być dumni i tutaj rzeczywiście mamy dobry system sprawowania tej opieki, aczkolwiek wydaje się, że zawsze znaleźlibyśmy coś, co można poprawić, jak na przykład lepsze raportowanie danych związanych z niedyspozycją pracowników. No i nadzór szpitalny. To jest ten element, który jest zawsze bardzo ważny, bo to jest ten element nadzoru, który daje nam informacje na temat ciężkości przebiegu, na temat liczby osób, u których przebieg związany jest zarówno z dużym wykorzystaniem zasobów służby zdrowia, ale równocześnie jest to ten przebieg, który ma swoje koszty zdrowotne, ma swoje koszty społeczne, no i ma też koszty ekonomiczne. O tym proszę pamiętać, to z punktu widzenia państwa jest niezwykle ważne. I widzicie tu państwo, że my, aczkolwiek mamy obligatoryjne raportowanie, to niestety trzeba powiedzieć, że nie mamy systemu takiego jak w podstawowej opiece zdrowotnej, a więc referencyjnych ośrodków, które raportowałyby do ośrodka centralnego, na przykład do PZH, jak się w tej chwili to odbywa, szczegółowe informacje na temat pacjentów zakażonych grypą. To zapewne wiąże się, proszę państwa, z tym, że niestety poziom diagnostyki grypy w naszym kraju nadal, aczkolwiek się poprawił, to nadal jest na bardzo słabym poziomie i myślę, że niestety większość pacjentów przyjmowanych z powodu ciężkiego przebiegu grypy, czy też bezpośrednich powikłań związanych z grypą, niestety nie jest identyfikowany na poziomie szpitalnej opieki zdrowotnej. To, myślę, jest bardzo, bardzo duży problem w Polsce, który efektywnie powoduje, że obligatoryjne raportowanie nie spełnia na tyle swojej roli, na tyle, na ile byśmy się spodziewali. To w tej chwili zostało rozwiązane dla zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w sposób, wydaje się, sprawny i satysfakcjonujący. I nie widzę powodu, żebyśmy nie zastanowili się, w jaki sposób ten system, te narzędzia informatyczne przenieść również na nadzór nad grypą. No i wreszcie nadzór nad zgonami czy nad śmiertelnością. Tutaj, aczkolwiek jest raportowanie obligatoryjne, to tak jak mówiłam, diagnostyka niestety jest niesatysfakcjonująca. Stąd też wiemy wyłącznie o zgonach szpitalnych i wyłącznie w tych szpitalach, w których ktoś postanowił sprawdzić, z jakiego powodu pacjent zmarł, czy aby nie była to grypa. Wiemy, że można. COVID-19 przekonał nas, że jest to system, który da się w Polsce zorganizować i to da się zorganizować szybko. Mówiłam o jakości danych, bo mówiłam teraz o zbieraniu danych. Zastanówmy się, jaka jest jakość tych danych, które polski system zaciąga, pobiera. Tu WHO proponuje bardzo konkretne narzędzia oceny jakości danych, kompletność, reprezentatywność, dokładność. Ja jeszcze wpisałam tutaj szczegółowość, dlatego że aczkolwiek my zbieramy dane w rozbiciu na grupy wiekowe i pewne rozbicie geograficzne według województw, to proszę państwa, to są wyłącznie dane dotyczące zachorowań. Nie mamy danych dotyczących szczegółowych, dotyczących wyszczepienia, a z pewnością by się przydało. No i nie mamy danych dotyczących chorób współistniejących, co wydaje się, że też z punktu widzenia zdrowia publicznego jest istotnym problemem, bo nie pozwala nam również dokładnie poznać specyfiki powikłań, z powodu których chorzy trafiają do szpitali. Teraz przechodząc do kryteriów WHO, kompletność. Jak mówiłam, mamy obligatoryjne i sezonowe, ciągłe i sezonowe raportowanie danych, tylko że nie do końca jesteśmy pewni, czy pozyskujemy wszystkie te dane, które są do pozyskania. Reprezentatywność na podstawie podstawowej opieki zdrowotnej, owszem, ale już na poziomie opieki specjalistycznej, czy szczególnie na poziomie opieki szpitalnej, tego niestety nie mamy, proszę państwa. A jeśli chodzi o wyszczepialność, to jak widzicie, to raportowanie obejmuje jedynie 60% polskiej populacji, w związku z tym dość istotna grupa jest pomijana. No i dokładność. O tym już mówiłam, więc tylko podsumowując, przede wszystkim myślę, że mamy bardzo istotne niedoraportowanie w Polsce, ponieważ ono jest związane z taką, powiedziałabym, indywidualną aktywnością diagnostyczną szpitala, lekarza specjalisty czy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Nie mamy
systemowej diagnostyki szpitalnej. Myślę, że to jest duży problem, z którym się borykamy w Polsce, borykaliśmy się i mam nadzieję, że COVID-19 nauczy nas, jak to poprawić, bo bez diagnostyki de facto niewiele wiemy o tym, co tak naprawdę dzieje się w związku z grypą rok do roku w Polsce. I dostępność. No, te raporty mamy na stronie PZH, one są aktualizowane cotygodniowo, ale też myślę, że można byłoby poprawić system raportowania i na przykład połączyć w jedną całość raporty dotyczące wyszczepień, dotyczące śmiertelności i liczby zgonów. Jesteśmy w stanie to zrobić, COVID-19 nas przekonał. No i kończąc, chcę Państwu pokazać, że to są pewne problemy, z którymi borykamy się nie tylko my. Jest w Europie co najmniej kilka, jak Państwo widzicie, inicjatyw, które z jednej strony pozwalają w sposób zorganizowany, w sposób systemowy określać czy oceniać problem, jakim jest grypa w danym sezonie epidemicznym, nadzorować przebieg tej grypy. I mamy też programy, które pozwalają monitorować efektywność szczepień. Tu podkreśliłam te, które organizowane są przez ECDC, czyli agendę Komisji Europejskiej powołaną do walki z chorobami zakaźnymi, a więc są to sprawdzone, dobrze zorganizowane programy, w których uczestniczy wiele krajów Europy. Niestety nie Polska. Jeśli popatrzycie Państwo poziomo, to przy polskiej fladze widzicie te programy, w których Polska uczestniczy. I pozostawię to bez komentarza. Okresowo uczestniczymy wyłącznie w programie IMOVE. To jest ten program, który nadzoruje program szczepień. Natomiast wydaje się, jeśli popatrzymy na program EuroMOMO czy też FluMOMO, to są te programy dedykowane, organizowane przez ECDC, dedykowane do nadzorowania sytuacji epidemicznej, to widzimy, że większość krajów w nich uczestniczy i myślę, że my również powinniśmy się zastanowić, ponieważ te programy zostały powołane przez Unię Europejską konkretnie właśnie do tego, żeby oceniać koszty zdrowotne, koszty społeczne, przede wszystkim zgony w danym sezonie epidemicznym, ale one też efektywniej pozwalają nam zarządzać opieką zdrowotną nad Polakami. W związku z tym kończąc, myślę, że w zakresie nadzoru diagnostycznego, nadzoru statystycznego, epidemicznego nad grypą mamy w Polsce jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Myślę, że program szczepień przeciwko grypie jest wyzwaniem, z którym jesteśmy sobie w stanie poradzić i myślę, że aktualna pandemia COVID-19 przekonała nas o tym, że potrafimy, mamy narzędzia, jesteśmy w stanie się dobrze zorganizować. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy pani profesor, profesor Joanna Chrostowska-Wynimko. Mamy bardzo wiele do zrobienia. Tak brzmiało jedno z ostatnich zdań w czasie prezentacji pani profesor i myślę, że to jest jedno z tych zdań, które stanowi doskonały wstęp do debaty, którą w tej chwili rozpoczynamy w ramach tego spotkania Fluent COVID 2021 Meeting. Co jest do zrobienia w czasie najbliższych miesięcy? Michał Dobrołowicz, kłaniam się i bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać właśnie tutaj w ramach tej debaty. W czasie debaty, w ramach której będziemy starali się spojrzeć w przyszłość. Co wydarzy się w czasie najbliższych miesięcy, kiedy to z jednej strony masowa akcja szczepień przeciwko COVID-19, a z drugiej kolejna masowa akcja szczepień oczywiście przeciwko grypie. Jak te dwie masowe akcje przeprowadzić sprawnie? Z różnych punktów widzenia na ten temat będziemy rozmawiać ze znakomitymi ekspertami zarówno tutaj w studiu, to jest debata na żywo, jak i online, ponieważ uczestnicy są w różnych miejscach w Polsce, ale mam nadzieję, szanowni państwo, że bez względu na to, gdzie państwo teraz są, to ten temat tak nas pochłonie, że na nim się skoncentrujemy, a nie na tym, że jesteśmy absolutnie rozsiani w różnych częściach geograficznie. Przypominam też o możliwości zadawania pytań. Czat jest do Państwa dyspozycji. Na te pytania czekamy i te pytania też na pewno naszą debatę urozmaicą. Na tę debatę zarezerwowaliśmy około pół godziny. Razem z nami jako uczestnik debaty, bardzo się cieszę z tego powodu, pan profesor Adam Antczak. Kłaniam się ponownie, panie profesorze. Dzień dobry. Przypomnę, że pan profesor jest przewodniczącym Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Pan magister Michał Byliniak, reprezentujący Naczelną Izbę Aptekarską, także razem z nami. Kłaniam się. Dobry. Razem z nami także pani Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Dzień dobry. Witam. Bardzo się cieszę, że w naszej debacie uczestniczy także pan dr Piotr Merks, który reprezentuje Związek Zawodowy Pracowników Farmacji. Dzień dobry, panie doktorze. Dobry. To tyle, jeśli chodzi o nasze studio, ale jednocześnie mamy połączenie z panem doktorem Arturem Prusaczykiem, który jest wiceprezesem zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego. Kłaniamy się. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim państwu. Dzień dobry.
Cieszę się, że także jest z nami i widzimy się i słyszymy z panią Eweliną Tymoszuk, która reprezentuje Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Mamy nadzieję, że niebawem dołączy także do nas pani dr Bożena Janicka z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Czekamy na to połączenie w ramach naszej debaty. Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Adama Anczaka. Ten rok, który mamy, to jest truizmem powiedzenie, że on jest absolutnie wyjątkowy, niezwykły, ale nie tylko ze względu na pandemię COVID-19, bo i szczepień, jak dzisiaj słyszeliśmy w czasie naszego spotkania, przeciwko grypie było zdecydowanie więcej niż w poprzednim sezonie. Ponad 6% populacji zaszczepionych, ponad 2 miliony dawek szczepionek przeciwko grypie. Jednocześnie te szczepienia odbywały się jednak w trakcie pandemii koronawirusa. No i to, od czego zacząłem, panie profesorze, kilka chwil temu. To znaczy to, co jest przed nami, to duże wyzwanie, jak sobie wyobrażam, z perspektywy różnych zawodów medycznych, jakie państwo reprezentują. Te dwie masowe akcje szczepień, za kilka miesięcy one się rozpoczną. Czy już dzisiaj, panie profesorze, coś może się wydarzyć? Na początku kwietnia, w pierwszej połowie kwietnia 2021, aby to, co się będzie działo za kilka miesięcy, te dwie masowe akcje szczepień przeciwko COVID-19 i przeciwko grypie, przebiegły jak najsprawniej, jak najłatwiej to możliwe? No, to jest najwyższy czas, żeby się coś wydarzyło w kwietniu, dlatego żeby przygotować sprawną akcję szczepień przeciwko dwóm chorobom, tak, przeciw COVID-19 i przeciw grypie, to jest najwyższy czas teraz działać. To znaczy po to, byśmy mogli skutecznie prowadzić profilaktykę przeciwgrypową, musimy mieć czym to robić. Czyli krótko mówiąc, musimy mieć zamówione odpowiednio dużo szczepionek, stąd zresztą rekomendacje i programu zwalczania grypy i eksperckie, by zadbać o odpowiednio duże zamówienia szczepionek przeciw grypie. I to jest najwyższa pora. Tutaj już nie ma co się zastanawiać. To już teraz kwiecień. Tak, i to dotyczy zarówno poziomu rządowego, ale nie tylko, bo dotyczy także choćby hurtowni farmaceutycznych. No słyszę, że ponieważ obserwuje się zdecydowany spadek zużycia antybiotyków w Polsce, to jest zresztą bardzo dobrym zjawiskiem i dowodem na to, że lockdown i działania epidemiczne są skuteczne, to myślicie, że grypa już nas nie będzie dotyczyć, bo przecież było mniej grypy, no to po co myśleć o szczepionkach? To jest nic bardziej błędnego. Może się zdarzyć, że będziemy mieli bardzo dużo zachorowań na grypę, a temu można zapobiegać. No więc krótko mówiąc, to co się teraz może wydarzyć, to po pierwsze odpowiednie zadbanie o liczbę szczepionek, dostępność szczepionek w Polsce, a następnie o całe systemowe rozwiązanie, które polega na tym, by nawet jak już będą szczepionki, by pacjenci mogli je otrzymać. I teraz przy tym obciążeniu systemu opieki zdrowotnej, które ma miejsce, no masowym szczepieniu przeciw COVID-19, które przecież zużywa zasoby ludzkie, no przecież to roboty tego nie robią, tylko czy maszyny, tylko ludzie, to warto rozszerzyć możliwość szczepień przeciw grypie także o dwie grupy, które już mają, właściwie w tych dniach otrzymały kompetencje, jeśli chodzi o szczepienia przeciw COVID-19, to znaczy pielęgniarki. Nie ma żadnego powodu, żeby pielęgniarka nie kwalifikowała i nie wykonała szczepienia przeciw grypie. To jest bardzo ważne. No i aptekarze, farmaceuci, bo to jest grupa świetnie wykształconych ludzi, których zasób jest stanowczo w Polsce niewykorzystywany. A pamiętajmy, że szczepienia przeciw grypie, one są po pierwsze potrzebne, po drugie skuteczne, wreszcie bardzo bezpieczne, a ich skuteczność ma także kontekst covidowy, bo wiemy, że ci, którzy szczepią się przeciw grypie, oni rzadziej trafiają do szpitali, czyli chorują łagodniej na COVID-19. To jest mniej więcej 2,5-krotnie mniej takich hospitalizacji osób, które się szczepią przeciw grypie, i 3,3 raza mniej hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii. Więc zysk ze szczepienia przeciw grypie, on daleko sięga poza zysk związany bezpośrednio z tą chorobą. Także te rozwiązania systemowe są tu niezwykle ważne i je trzeba teraz wprowadzać. Podsumowując, panie profesorze, możemy powiedzieć, że pana postulat, państwa postulat, pana profesora jako przewodniczącego Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy brzmi: wykorzystajmy te wypracowane ostatnio rozwiązania w czasie pandemii COVID-19 do tej masowej akcji szczepień przeciwko koronawirusowi, aby je przełożyć właśnie do akcji masowych szczepień przeciwko grypie już za kilka miesięcy? To, co powiedziała pani profesor Chorostowska, no daje się zrobić ileś rzeczy w kontekście COVID-19, więc nie ma żadnego powodu, żeby się nie dało zrobić tego w przypadku grupy, ale żeby to wszystko zrobić, to pamiętajmy, my musimy mieć szczepionki. Czyli krótko mówiąc, apel do rządu, żeby zamawiać jak najwięcej i
i robić wszystko, by szczepionki dotarły do Polski. Także nie kłócić się o każdą złotówkę, dlatego że to jest towar deficytowy na świecie. Zainteresowanie szczepieniami przeciw grypie na świecie wzrosło o 100%, proszę Państwa. Czyli krótko mówiąc, to nie jest tak, że to jest towar na półkach, który trudno sprzedać. Tego towaru po prostu nie ma. Mówię brzydko towar, ale przecież to jest też obrót, który związany jest z obrotem finansowym. I to, co niezwykle ważne, byśmy się w ogóle nie bali zamawiać szczepionek. Czyli tu apel także do środowiska medycznego, ale choćby hurtowni farmaceutycznych, by nie popełniły błędu, który był popełniony w zeszłym roku. No, uczmy się na własnych błędach. W zeszłym roku nie dokonano odpowiednio wcześnie zamówień szczepionek i w związku z tym szczepionek na jesieni nie było, bo nie było ich skąd wziąć po prostu. Dla hurtowni farmaceutycznych to też jest teraz dobry moment. Właśnie kwiecień. Nie czekamy. To jest najwyższy czas. To nie tylko dobry moment, to jest najwyższy czas, by to zrobić. Pan profesor Adamczak, panie profesorze, wspomniał przed chwilą o tym ogromnym zasobie, ogromnym potencjale w różnych grupach zawodowych. Między innymi pan profesor wspomniał o farmaceutach. Razem z nami przypomnę, między innymi pan Michał Byliniak, Naczelna Izba Aptekarska. Panie Michale, panie magistrze, jak państwo podchodzą teraz, jeśli chodzi o kwalifikacje do szczepień przeciwko koronawirusowi, którego mogą dokonywać właśnie farmaceuci? Jutro mamy poznać szczegóły rozporządzenia na ten temat. Jutro spodziewamy się konferencji prasowej tych, którzy czuwają nad przebiegiem Narodowego Programu Szczepień. Jak wobec tego państwo właśnie jako Naczelna Izba Aptekarska patrzą na szczepienia przeciwko grypie? Mówiąc wprost, czy ta grypa może być konkurencyjna wobec COVID-19 teraz? A rozmawiamy o tym jednak w szczycie trzeciej fali pandemii. Na pewno trzeba sobie szczerze powiedzieć, że będzie to wyzwanie. Jakie będzie to wyzwanie, to tak naprawdę my możemy tylko i wyłącznie przewidywać, zakładając oczywiście, tak jak w każdym projekcie kryzysowym, najgorsze możliwe scenariusze, czyli scenariusz, kiedy coś nam się opóźni w szczepieniach covidowych, coś nie wyjdzie, coś będzie, że tak powiem, nie do końca funkcjonowało i jednocześnie nałożą się na to dostawy szczepionek przeciwko grypie, nałoży się sezon szczepień, nałoży się nam na to wykorzystanie zasobów ludzkich, o których mówił pan profesor, które no niestety kołdra jest za krótka, tak? Trzeba mieć świadomość, że na wielu poziomach, no, jeżeli będziemy mieli zaangażowanych lekarzy, pielęgniarki, pozostałe grupy medyczne uprawnione do szczepienia i do kwalifikowania w szczepienia przeciwko COVID-owi, no to trzeba będzie znaleźć sposób na to, żeby no, część tych osób jednak przekierować na szczepienia przeciwko grypie, no bo za chwilkę się okaże, że będziemy mieli problem zupełnie gdzieś indziej. Także na pewno jest to wyzwanie duże, jest to wyzwanie, które no, do tej pory nie borykaliśmy, dlatego że no, przychodził sezon szczepień przeciwko grypie, to wówczas było wiadomo, że szczepionki przyjeżdżają, wiadomo, że pacjenci będą się pytać. Zaszczepimy ich tylu, ile będziemy w stanie zaszczepić ze względu na liczbę szczepionek i w zasadzie nie odbywało się to w żadnym procesie, nazwijmy to jakimś ekstraordynaryjnym, wyjątkowym. No tutaj sytuacja nam się zmienia. No i na pewno to, do czego powinniśmy się przygotowywać, nie tylko my, no bo my oczywiście jako grupy, poszczególne grupy zawodowe na miarę tych, czy to ugruntowanych już uprawnień, od wieloletnich, tak naprawdę bardzo dedykowanych, bądź nowych, tak jak to jest w naszym przypadku, no my musimy się po prostu na to nastawiać i też potrzebujemy no, pewnych, no, nazwijmy to, ruchów ze strony rządu, ze strony decydentów, które będą no, pokazywały nam, w jaki sposób my mamy do tego podejść. Bo to oczywiście no, reagowanie w ostatniej chwili w Polsce, no, no, zwykle sobie z tym dosyć dobrze radzimy jako społeczeństwo, no, ale tak naprawdę no, nauczeni na błędach powinniśmy wyciągać z tego wnioski i przygotowywać się do tego z pewnym wyprzedzeniem. Więc odpowiadając na pańskie pytanie, my oczywiście wszyscy, jestem przekonany, zrobimy wszystko, żeby to poszło jak najlepiej, ale to tak naprawdę nie do końca od nas zależy. Tu i mamy oczywiście no, wiele do wykonania po stronie decydentów, no i oczywiście po stronie tych, którzy te szczepionki do nas mają sprowadzić, czyli zarówno producentów, jak i hurtowni farmaceutycznych, którzy ten dostęp muszą nam zapewnić. Państwo jako Naczelna Izba Aptekarska mają na co dzień kontakt z aptekarzami, farmaceutami. Czy widzi pan i obserwuje taką chęć, gotowość do tego, żeby też farmaceuci szczepili przeciwko grypie? Bo my, dziennikarze, albo po prostu nasi odbiorcy często mogą mieć wrażenie, że już coś się zmieniło, że sytuacja dzisiaj wygląda zupełnie inaczej niż pół roku temu, czy 9 miesięcy temu, czy rok temu. To znaczy jest to wstępne zielone światło. I my już o tym wiemy, że farmaceuci będą szczepić, będą mogli kwalifikować do szczepień. A czy odbiór państwa środowiska też jest taki, że państwo też są gotowi szczepić? Bo to jest trochę inna procedura, także przeciwko grypie, nie tylko przeciwko COVID-19. Po pierwsze trzeba pamiętać o tym, że szczepienie przeciwko grypie jest szczepieniem proceduralnie łatwiejszym niż szczepienie przeciwko COVID-owi. Znaczy, to absolutnie nie ma co do tego wątpliwości, więc jeżeli chodzi o samą kwestię techniczną, to tak to nazwijmy, no, wyzwanie jest
po prostu mniejsze. Jeżeli chodzi o przygotowanie i o chęć, znaczy tutaj trzeba pamiętać o tym, że my tę dyskusję prowadzimy wewnętrznie w naszym środowisku od 2018 roku, czyli od publikacji dokumentu Polityka Lekowa Państwa, w którym farmaceuci zostali wskazani. I odpowiedzią tak naprawdę na pytanie, czy jest to zainteresowanie, no powinna być informacja o liczbie farmaceutów, którzy są do tej pory zgłoszeni, czy też przeszkoleni. W tej chwili mamy prowadzone szkolenia teoretyczne i praktyczne uprawniające do szczepień. Samych farmaceutów do dzisiaj przeszkolonych teoretycznie, czyli na tym pierwszym etapie, jest 5,5 tysiąca, ale z dnia na dzień przychodzą nam kolejne setki zgłoszeń farmaceutów, którzy widząc, że to się staje czymś no, w zasadzie no, tuż za chwilkę dostępnym i możliwym do prowadzenia, oni tak naprawdę zwracają swoją uwagę i coraz bardziej czytają, coraz więcej się zapoznając z tym, dowiadując się od kolegów, od koleżanek, którzy przychodzą te szkolenia, tak naprawdę do tego tematu się, że tak powiem, przekonują i zaczynają się w niego włączać. Najpierw na bazie tego szkolenia, jeżeli chodzi o szczepienia, za chwilkę będziemy kwalifikować. Mamy zapowiedź szczepień prowadzonych w aptekach, więc no to już w ogóle bym powiedział, bez zaangażowania farmaceutów to się po prostu nie wydarzy, więc no widać, że to jest proces dynamiczny bardzo, no ponieważ no, rok temu, gdybyśmy rozmawiali, to w ogóle ta rozmowa byłaby na zupełnie innym poziomie. Nawet 3 miesiące temu ta rozmowa była na zupełnie innym poziomie. Dzisiaj tak naprawdę trzeba sobie zupełnie uczciwie powiedzieć, że zarówno wewnątrz naszego środowiska, ale jak i na zewnątrz, po stronie pacjentów, to zainteresowanie i świadomość tego, że farmaceuta może być tą osobą, która im w tym obszarze pomoże, jest tak naprawdę, no bym powiedział, o kilkaset procent większe niż jeszcze jakiś czas temu. Powiedział pan 5,5 tysiąca farmaceutów biorących udział w szkoleniach. Czy ja dobrze liczę, że to jest mniej więcej co piąty farmaceuta w Polsce? W tej chwili tak. Z tym, że musimy pamiętać też o tym, że ten temat wybuchł nam tak naprawdę w ciągu ostatnich 2 tygodni. Trzeba pamiętać również, że z końcem marca, początkiem kwietnia, my wypuszczamy nową całą grupę nowych farmaceutów, tak nazwijmy w cudzysłowie nowych, ale my wydajemy nowe dokumenty i mamy znowu ponad 1000 nowych zainteresowanych, bo już my wiemy, że te osoby się nas pytają o to, czy jest taka możliwość, żeby rozpoczęły to szkolenie nawet wcześniej. Więc mamy tego świadomość, że to 5,5 tysiąca to dopiero początek. To jest dopiero początek. Mogłoby też ułatwić sytuację w zakładach opieki zdrowotnej, bo mówimy dwie masowe akcje szczepień, ale to w praktyce są, jeśli się nie mylę, 3 wizyty pacjenta, prawda? 2, jeśli chodzi o szczepionkę przeciwko koronawirusowi i ta jedna dodatkowo przeciwko grypie. Tak, o tym musimy pamiętać. Jednocześnie też już wiemy o tym, że no, zapowiedź masowych szczepień, już mówimy o takich, nazwijmy to, no, wielkich halach, które będą się odbywały też szczepienia naprawdę w takim wydaniu, nazwijmy to, taśmowym. Już wiemy, że te punkty szukają specjalistów, szukają osób uprawnionych. My już wiemy, że kierują swoją uwagę w stronę farmaceutów, oczywiście pielęgniarek, ratowników, ale również farmaceutów po prostu. Grup zawodowych jest za mało i widzimy, że to też będzie generowało nam na pewno bardzo duże zainteresowanie po stronie farmaceutów. Liczby są kluczowe, zarówno liczby dotyczące farmaceutów, jak i, jak powiedział pan Michał Byliniak, liczby dotyczące dawek szczepionek. Panie profesorze, my już wiemy i są w konsensusie ekspertów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, któremu też się przyglądamy, bierzemy go pod lupę, jest ta konkretna liczba. Mówię o niej nieprzypadkowo, bo my dziennikarze też lubimy liczby, ale one dużo pokazują. Jest oszacowana liczba dawek szczepionek przeciwko grypie pożądana, potrzebna według państwa prognozy na kolejny sezon, to są ponad 3 miliony. 3 miliony 300 tysięcy. Zdecydowanie więcej z tego, co rozumiem, niż w ostatnim sezonie, kiedy to było nieco ponad 2 miliony. Co musi się wydarzyć, panie profesorze, żeby udało się faktycznie taką liczbę, te ponad 3 miliony dawek sprowadzić do Polski w tym nadchodzącym sezonie? No to, co już wcześniej powiedziałem, to znaczy musi być aktywność na poziomie zamówień i to zarówno rządowych, jak i na poziomie hurtowni farmaceutycznych. To jest jedno. Po drugie, musimy mieć sprawny system dystrybucji. No i wreszcie musimy mieć ludzi, którzy te szczepionki podadzą. To ma ogromny kontekst COVID-19, bo pamiętajmy, że dawek szczepionki COVID-19 jest do podania, proszę państwa, w Polsce około 60 milionów. Jeżeli teraz odejmiemy te 6 milionów, które już teraz podano, to zostają 24 miliony plus jeszcze 3,5 powiedzmy miliona szczepionek, 3 miliony 300 tysięcy szczepionek przeciw grypie. To razem daje, proszę państwa, 27 milionów dawek, które trzeba podać. I teraz, żeby podać 27 milionów dawek szczepionek, w tym 3 miliony 300 tysięcy szczepionek przeciw grypie, to trzeba mieć miejsce, to trzeba mieć kompetentnych ludzi. No tutaj aptekarzy witamy szczególnie ciepło, dlatego że, proszę państwa, 5,5 tysiąca tych, którzy są przeszkoleni. Jeśli dojdą kolejni, powiedzmy nawet to będzie 10 tysięcy osób i niech spośród tych 10 tysięcy osób jedna osoba zaszczepi 100 osób, to już mamy bardzo dużo, kawał roboty zrobionej przez tych ludzi. Także to jest niezwykle ważne. No i przygotowanie punktów szczepień, zorganizowanie
przygotowanie właściwej logistyki. No i zadbanie o zasoby ludzkie. To mówię chyba 10 raz w czasie naszego spotkania, ale pamiętajmy, że możemy mieć najpiękniejszy na papierze system. Możemy to cudownie opisać. Papier przyjmuje wszystko, a ekran komputera to tym bardziej dobrze to przyjmuje. Tak? Ale najważniejsze jest przygotowanie ludzi i po prostu zasób ludzki, który jest w stanie wykonać tak ogromną pracę. Ci, którzy będą podawali szczepionki przeciw COVID-19, no będą zajęci prawdopodobnie podawaniem tylko tych szczepionek. No więc pamiętajmy, że tutaj wszystkie ręce na pokład są potrzebne. Jesteśmy naprawdę, proszę Państwa, w wyjątkowej sytuacji. Ona jest wyjątkowa ze względu na COVID-19, ale w kontekście grypy ona jest też wyjątkowa, dlatego że mamy szalony przełom. Jest otwarcie społeczeństwa na szczepienia, jest otwarcie grup zawodowych na szczepienia. Bardzo wielu ludzi chce wykonywać szczepienia i ten czas, który jest z punktu widzenia zdrowia publicznego niezwykle ważny, ale chcę powiedzieć korzystny, bo to, co się dzieje, to jest coś korzystnego. Proszę Państwa, lepiej otrzymać szczepionkę, niż umrzeć. Lepiej otrzymać szczepionkę, niż ciężko chorować, cierpieć i mieć powikłania chorób, być może nieodwracalne. To zawsze się opłaca. A z punktu widzenia zasobów ludzkich, wykorzystujmy wszystkich, których mamy, których możemy wykorzystać. Tak? To rzeczywiście doraźność nam się do tej pory udawała. To, co powiedział pan Michał, Polakom się udawała doraźność. Świetnie, przez całe dziesięciolecia. Ale teraz trochę trzeba bardziej pracy u podstaw, no i działania nie tylko doraźnego, ale takiego działania, które jest systemowe i wcześniej przygotowane, co zresztą przy okazji COVID-19, no proszę Państwa, no wiele rzeczy się naprawdę świetnie udało. No, tak narzekamy na wiele spraw, jak to wygląda, ale stworzenie systemu, nazwijmy to covidowego w Polsce, w gruncie rzeczy jest sukcesem. W gruncie rzeczy jest sukcesem. W tym sensie, że wiele rzeczy zostało przyspieszonych? Wiele rzeczy zostało przyspieszonych. Zostały przygotowane choćby szpitale tymczasowe. Mnóstwo ludzi chętnie tam pracuje, proszę Państwa. Ja sam mam asystentów, którzy pracują w moim oddziale. Jednocześnie sami chętnie się zgłosili do pracy w szpitalach tymczasowych. Część z nich sama szczepi. To są lekarze. Tak? Po pracy w szpitalu są w punktach, gdzie się szczepi. Tak, ale oni nie są w stanie robić wszystkiego. No, każdy ma swoje jakieś ograniczone możliwości energetyczne i w związku z tym im więcej będzie tych rąk do pracy, tym będzie lepiej. Jesteśmy naprawdę w wyjątkowym czasie, ale nie chcę mówić tylko o cieniach tej sytuacji, bo COVID-19 sprawił, że otworzyły się głowy, otworzyły się także kieszenie decydentów, ponieważ to czasami sprowadzało się do tego, że na nic nie było pieniędzy, proszę Państwa. Myśmy słyszeli wielokrotnie od decydentów, że na refundację szczepień nie ma pieniędzy, na to nie ma pieniędzy, na tamto. I nagle okazało się, że te pieniądze można bardzo sensownie wydać, a pamiętajmy, że pieniądze na profilaktykę to są bardzo dobrze zainwestowane pieniądze. Rozmawiamy dzisiaj, dyskutujemy w ramach Fluent COVID Meeting 2021 o tym, co zrobić, co musi się wydarzyć, żeby te pozytywne efekty pandemii, które też są, jak zwracają uwagę nasi eksperci, przetrwały i zostały zdecydowanie dłużej niż pandemia, aby nie było odporności naszej stadnej na te pozytywne efekty, aby one po prostu były i można było z nich korzystać. Bardzo się cieszę, że mamy połączenie z panią dr Bożeną Janicką. Dzień dobry pani doktor, kłaniam się. Witam serdecznie, witam panie redaktorze, witam zebrane w studiu i witam państwa serdecznie. Pani doktor reprezentuje, przypomnę, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia. Jak to wygląda z państwa perspektywy? Pani doktor przysłuchuje się i my dzisiaj od początku naszej debaty mówimy o tym, że to jest ogromne wyzwanie. Dwie masowe akcje szczepień za kilka miesięcy i przeciwko grypie, i przeciwko koronawirusowi. Z pani perspektywy zakłady opieki zdrowotnej podołają temu. Jak to pani widzi na dzisiaj? Panie redaktorze, ja tą dyskusję uzupełnię, bo to nie jest tylko kwestia, że mamy szczepienia przeciw grypie i szczepienia covidowe. Do tego dokłada się trzecia grupa szczepień, czyli szczepień tak zwanych kalendarzowych, z kalendarza szczepień. Chcę przypomnieć, że w tym roku rozszerzono ten kalendarz szczepień na przykład dla małych dzieci o rotawirusy. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że no, to jest ta grupa ludzi, o której tu mówił pan profesor, która tą pracę musi wykonać. Więc my tak naprawdę mamy trzy etapy dzisiaj szczepień. Jeden to jest COVID, który żeście państwo omówili. Drugi oczywiście grypa, która się będzie z różnymi rzeczami teraz nakładała. Ale trzecia to są również w naszych placówkach wszystkie obowiązkowe szczepienia, wszystkie szczepienia zalecane, które my dzisiaj wykonujemy.
pełni zgadzam się z tym, co mówi pan profesor, otwarcie głów na szczepienia. Powiem, że to cieszy mnie osobiście najbardziej, jeżeli chodzi o to, że mogą się ludzie szczepić, że wreszcie patrzą inaczej na szczepienia. Natomiast jak będzie w sezonie grypowym? Ja chcę zwrócić uwagę na to, że z jednej strony mamy do zaszczepienia zdrową populację z chorobami przewlekłymi. Natomiast jeżeli chodzi o jesienną część, tam kiedy przypada nam grypa, to chcę zwrócić uwagę, że firma Pfizer już zapowiada szczepienie dzieci powyżej 11 roku życia. Dzisiaj tak naprawdę zakończono fazę badań i szczepionka jest w rejestracji. Co chce firma zaproponować, żebyśmy na jesień, właśnie w sezonie jesiennym, szkolnym, jak to mówimy my, zaszczepili jeszcze dodatkowo nasze dzieci. Także tu dołoży nam się prawdopodobnie, jeżeli się to wszystko uda, kolejna grupa szczepień covidowych, która wejdzie w kalendarz, jeżeli chodzi o wiek 11+, jak my to mówimy. I tu oczywiście są prowadzone dalej badania, bo firmy prowadzą również nad dziećmi od 5 roku życia, a Pfizer, z tego co ostatnio donosi, również od 6 miesiąca. To cieszy, bo musimy z jednej strony myśleć pozytywnie o tym, żeby wyjść z COVID-u, z chorób, myśleć o tym, żeby nie zachorować na grypę, bo to jak tu moi koledzy się śmieją ze mnie, ja mówię, że COVID lubi chorych, słabych i takich, którzy no niestety nie szczepią się, poddają się różnym działaniom. Dlatego to cieszy, że jest inne podejście naszego społeczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o to, kto je będzie wykonywał, no tu, tak jak mówi pan profesor, wszystkie ręce na pokład. Z dużym zaciekawieniem czekamy na ogłoszenia ministerialne w tym tygodniu, bo jestem po wczorajszych spotkaniach i rozmowach z panem ministrem Dworczykiem, który właśnie poinformował i wiemy o tym, że trwają prace nad uproszczeniem kwalifikacji do szczepień covidowych, ma się zmienić wzór ankiety, ma właśnie być to rozporządzenie ministra o zawodach uprawnionych, rozszerzających do kwalifikacji. Także jesteśmy naprawdę w bardzo ważnym okresie, jeżeli chodzi o szczepienia, dlatego że będziemy na pewno brać doświadczenia z tej wielkiej akcji covidowej. Dzisiaj zadowolenie pacjentów, którzy mają możliwość zaszczepienia. Oczywiście złej, bardziej czy mniej medialnych doniesień astralnych bardzo nam to, że tak powiem, utrudnia, ale patrząc na chociażby sytuację w Wielkiej Brytanii, ile osób się wyszczepiło i tutaj to, co pan profesor mówił, lepiej się zaszczepić niż czekać na chorobę, powikłania i nie daj Boże śmierć. Dlatego widzimy ten ogrom pracy, który jest do zrobienia. Z drugiej strony zadowolenie, że społeczeństwo dojrzewa. Panie redaktorze, ja chcę powiedzieć, że dojrzewa nie tylko do kwestii szczepień jako szczepień, ale również zachowań prozdrowotnych. To, co my dzisiaj testujemy, wprowadzamy przy COVID-zie, czyli tak zwany DDM, dystans, dezynfekcja, maseczka. Przecież to nie jest tylko zapobieganie przeciw COVID-owi, ale również przeciw grypie. Dlatego, że jeżeli ludzie stosują się do pewnych reżimów sanitarnych, to faktycznie jesteśmy w stanie wiele chorób doograniczyć. Także jest to dobry kierunek, cieszy podejście naszego społeczeństwa, cieszy to, że mamy szczepionki i zapowiedzi, że będzie ich coraz więcej. Natomiast jeżeli chodzi o jesień, musimy się, że tak powiem, spiąć, bo tej pracy będzie dużo więcej. W trzech etapach chcę to podkreślić. COVID na pewno, może COVID dziecko jeszcze. Do tego oczywiście grypa, o niej nie możemy zapomnieć. I do tego oczywiście szczepienia z kalendarza obowiązkowego i zalecanego, które nie wiadomo, o co jeszcze zostaną w tym roku poszerzone. Wszystkie ręce na pokład, powiedziała pani doktor. Kadry są bardzo kluczowe. Bardzo dziękuję, doktor Bożena Janicka. Jutro mamy poznać szczegóły dotyczące Narodowego Programu Szczepień. Jutro ta konferencja ministra Michała Dworczyka. Dzisiaj trochę już przygotowujemy się do niej i stąd badamy państwa nastroje. Temu wszystkiemu, co mówiła pani doktor, przysłuchuje się pan doktor Artur Prusaczyk, wiceprezes zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego. Panie doktorze, kłaniam się ponownie. Gdy pan sobie myśli o tym, co przed nami, ponieważ ostatnie miesiące z naszej perspektywy to jednak mniej zachorowań na grypę. Pewnie to jest efekt tego, o czym słyszeliśmy przed chwilą.
DDM, dystans, dezynfekcja, maseczki, ale przed nami kolejny sezon infekcyjny, pewnie więcej pacjentów także w przychodniach. Jak to wygląda z Państwa punktu widzenia? Jak przychodnie przygotowują się do pewnie tej większej liczby osób, które przychodzą, które będą się szczepić? Rotawirusy, grypa, COVID-19, sezon infekcyjny. Jak to wygląda z Państwa perspektywy na dzisiaj? Bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich. Przede wszystkim przygotowujemy się do tych wszystkich działań poprzez planowanie i poprzez racjonalny, zdroworozsądkowy rozdział obowiązków. Obowiązków, które są w tym momencie bardzo dobrze skorygowane w sposób prawny i pozwalają na przeniesienie różnego typu obciążeń dotyczących lekarzy, mniej obciążonych, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, farmaceutów, właśnie na te obszary, które są absolutnie deficytowe i nie pozwalają na prawidłową realizację, na odpowiednie uzyskanie pewnej skali przez lekarzy. Pamiętajmy o tym, że praca jest różna w różnych obszarach, czyli inaczej wygląda praca w dużych przychodniach miejskich, inaczej wygląda w małych terenach wiejskich i my musimy jakby dopasowywać tą pracę zespołową. Tutaj kluczową rolę odgrywa komunikacja i planowanie w oparciu o narzędzia technologiczne, na umiejętność policzenia różnego typu zdarzeń, na umiejętność przewidywania tych wszystkich zdarzeń i na umiejętności kooperacji z pielęgniarkami, farmaceutami czy fizjoterapeutami. Bardzo ważną rolę w tym wszystkim odgrywa trening, czyli przećwiczenie różnego typu zdarzeń czy działań, różnego typu wariantów, które później będą zastosowane w praktyce. No i kwestia stałego nadzoru ewaluacyjnego ze strony zarządu i menedżerów, którzy muszą być skoncentrowani na korygowaniu swoich działań i na stałym przesuwaniu tzw. reasumpcji zasobów w oparciu o kwestię realizacji celu i zaangażowanie w różnego typu procesy. Ostatnią rolą to jest kwestia stratyfikacji pacjentów i dostępu, czyli rozdzielenia pacjentów na bardziej chorych, potencjalnie niestabilnych pacjentów, zdrowych lub też potencjalnie mało niestabilnych, ponieważ właśnie tak rozdzielona populacja jest dużo sprawniej, dużo lepiej obsługiwana, no tak jak w krajach, które dużo lepiej radzą sobie z różnego typu kwestiami organizacyjnymi, jak Izrael, czy Holandia, czy Wielka Brytania. W związku z czym, no, to takie podstawowe elementy, które te w tym wszystkim mogą pomóc. Na pewno kwestie przygotowania wcześniejszych wdrożeń recepty, zwolnienia, skierowania w tym wszystkim pomagają. Także dziękuję bardzo i proszę o pytania. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Teraz pytanie skierowane do bardzo ważnych reprezentantek, bardzo ważnego środowiska w tym wszystkim, o czym mówimy, środowisko pielęgniarskie. Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, tutaj z nami w naszym studiu, zgodnie z reżimem sanitarnym oczywiście. Chciałem zapytać o to, jak państwo patrzą na to, o czym dzisiaj słyszymy, to znaczy kluczowe są kadry, jak słyszymy. Jak pań rola wygląda w tej chwili? To znaczy na pewno pielęgniarki są wymieniane wśród tych grup zawodowych, zawodów medycznych, które będą mogły kwalifikować, będą szczepić przeciwko koronawirusowi. A jakie są nastroje, jeśli chodzi o szczepienia przeciwko grypie przed tym kolejnym sezonem? Jako przedstawiciel największej grupy wśród zawodów medycznych i siedząc tutaj razem z kolegami, z farmaceutami, ja nie muszę promować grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, bo my po prostu tą wiedzę i doświadczenie posiedliśmy już w kształceniu przeddyplomowym. Niezależnie od tego, czy to jest w tej chwili system kształcenia na bazie studiów licencjackich, czy na bazie studiów, na bazie liceów medycznych, czy studium podyplomowego. My tego po prostu żeśmy się
uczyli, tak? I różne były zawirowania, jeśli chodzi o możliwości szczepień, bo wcześniej było tak, że pielęgniarka po liceum medycznym mogła szczepić i niepotrzebne były do tego żadne inne kursy, tak? Później gdzieś tam ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby wprowadzić pielęgniarką dodatkowe kwalifikacje, czyli w ramach kursu specjalistycznego, szczepienia ochronne, pielęgniarka otrzymywała te uprawnienia dotyczące szczepień. W tej chwili jako Naczelna Rada wnioskowaliśmy przy zmianie standardów kształcenia przeddyplomowego w 2018-2019 roku, aby takie treści znalazły się już w programach kształcenia, żeby pielęgniarka, która kończy takie studia, nie musiała zdobywać dodatkowych uprawnień, bo dla nas to jest absolutnym absurdem, żeby marnotrawić jeszcze dodatkowo potencjał pielęgniarek, które są kształcone i jeszcze muszą dodatkowo zdobywać te kwalifikacje. Ponadto należy też podkreślić, że jeśli chodzi o kształcenie przeddyplomowe już w systemie tym licencjackim, to my mamy tak naprawdę połowa godzin to są zajęcia teoretyczne, ale połowa to są zajęcia praktyczne, więc my tej wiedzy praktycznej mamy bardzo dużo. Mało tego, no mamy te umiejętności przerywania, wykonywania iniekcji różnego rodzaju i przerywania ciągłości tkanek. Ponadto też, no jeżeli wykonujemy szczepienia ochronne, to w jaki sposób potrafimy ocenić zależności od wieku pacjenta, tak, i od gęstości powiedzmy tkanki mięśniowej, czy ta igła powinna być taka, czy inna, tak? Więc mamy jak gdyby tą przewagę być może nad farmaceutami, że jednak mimo wszystko ten system kształcenia przygotował nas bardzo dobrze do tych czynności. Czy ja dobrze rozumiem, że można powiedzieć, że czy to grypa, czy COVID-19, czy może rotawirusy wpisane do kalendarza szczepień, że to już nie ma takiego znaczenia. Mechanizm, automatyzm pewnego rodzaju, sposób działania państwo znają. Tak, oczywiście znamy i tą wiedzę posiadamy. Natomiast na pewno zawsze gdzieś tam z tyłu głowy stoi ta odpowiedzialność, tak? Bo my jesteśmy bardzo odpowiedzialni za pacjenta, tak? Jeżeli świadczymy usługi w jakimś tam zakresie, to zawsze tym podmiotem naszych usług jest pacjent. W związku z czym no na pewno łatwiej byłoby, gdyby były jakieś wytyczne, chociażby w tym rozporządzeniu, dotyczące powiedzmy ankiety, bo przeglądając wytyczne, jakie były dla lekarzy, którzy kwalifikowali do szczepień, no to te wytyczne były takie dosyć szczegółowe, drobiazgowe, odnoszące się do każdego punktu ankiety. Więc myślę, jeżeli tutaj będzie zmiana jak gdyby treści w ankiecie, to również będzie to dotyczyła wszystkich zawodów i jak gdyby ułatwi. Natomiast no co mogę powiedzieć, że oprócz tego, że dostaniemy ten przywilej kwalifikowania do szczepień przeciwko COVID, to my od 2017, a nawet i wcześniej domagaliśmy się, żebyśmy mogli kwalifikować do szczepień przeciwko grypie osób dorosłych. I jak gdyby już w 2017 roku pojawił się w projekcie zmiany ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym ta możliwość, tak? Ale nic się z tym nie zadziało. My cały czas w ubiegłym roku monitorowaliśmy, że jednak to jest czas, żeby wprowadzić tą możliwość. Przy okazji jeszcze utworzenia porady pielęgniarskiej, w której miał się znaleźć to świadczenie. No niestety finalnie zostało to wyeliminowane, w związku z czym no też w jakiś sposób no jesteśmy zaskoczone, że tak jak powiedział tutaj pan Michał Byliniak, że jednak mimo wszystko te szczepienia przeciwko grypie są zdecydowanie łatwiejsze, ponieważ to już jest ampułka, szczykawka gotowa postać do podania. Nie trzeba zmieniać igieł, nie trzeba rozpuszczać, więc nie widzimy przeszkód, żeby w jakiś sposób to rozszerzyć. I są państwo gotowi, możemy tak podsumować państwa stanowisko jako Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, są państwo gotowi na rozszerzenie tych uprawnień, na tak, grypę? Tak, oczywiście, że jesteśmy gotowi, jesteśmy przygotowani. Do nas koleżanki, znaczy tak, różne są jak gdyby opinie na ten temat, jeśli chodzi o rozszerzanie, tak, ale ja nie koncentruję się tutaj absolutnie na innych grupach zawodowych, ja się koncentruję na naszej grupie zawodowej, gdzie mamy w ogóle w systemie pracujących, zatrudnionych 266 tysięcy pielęgniarek i położnych. I jak słyszę, że no tutaj wszyscy chcą pomóc, super, tylko też nie chciałabym, żebyśmy gdzieś tam zostały pominięte, że my pracujemy tylko w szpitalach i zajmujemy się pacjentami chorymi na COVID i nie dajemy tych możliwości pielęgniarkom skorzystania właśnie z tej formy. Tak? Więc nie chciałabym absolutnie pominąć i powiedzieć, że jesteśmy gotowe. Przysłuchuję się naszej dyskusji
Jest z nami pani Ewelina Tymoszuk ze Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe. Kłaniam się ponownie. Dzień dobry. Cieszę się, że jesteśmy połączeni. Jak pani, z pani perspektywy, to też jest głos bardzo ważny środowiska pielęgniarskiego właśnie, jak państwo oceniają i te zapowiadane, i te już wprowadzone zmiany, o których już wiemy? Jako przedstawiciel Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe, które skupia ze wszystkich praktyków, oceniamy bardzo dobrze te planowane zapowiedzi rozszerzenia uprawnień o kwalifikacje do szczepień zarówno przeciwko COVID-19 i przeciwko grypie osób dorosłych, tak jak przedmówczyni wspomniała. Nasze środowisko zabiegało o to od kilku lat i czujemy się naprawdę gotowe. Posiadamy odpowiednie kwalifikacje, posiadamy wiedzę, umiejętności. Potrafimy przeprowadzić badanie medykalne, ocenić stan pacjenta przed takim szczepieniem, jak również ocenić jego po szczepieniu, ewentualnie wychwycić odczyny poszczepienne. Wydaje mi się, że w tym kontekście najlepsza grupa profesjonalistów. Jesteśmy gotowi i my funkcjonujemy już w tym systemie wielu lat. I wydaje mi się, że to jest kluczowe, że nie potrzebujemy dodatkowych jakichś szkoleń. I w obecnym czasie nabywamy również duże doświadczenie w szczepieniach przeciwko COVID. Wydaje mi się, że w kolejnym dniu będziemy naprawdę gotowe, żeby skutecznie i efektywnie przeprowadzić uczycie w tą praktykę cyfrową. Bardzo dziękuję. Ewelina Tymoszuk, Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe. Doktor Piotr Merks cały czas tutaj także razem z nami. Mam tutaj, panie doktorze, przed sobą raport ogólnopolskiego programu zwalczania grypy, ale też raport ten najnowszy dotyczący opieki farmaceutycznej, który wydało Ministerstwo Zdrowia. Ten raport dotyczy i opieki, i kierunków rozwoju. I tutaj są konkretne argumenty. Resort Zdrowia wskazuje, jakie mogą być te pozytywne skutki wprowadzenia szczepień w aptekach właśnie. Tutaj mówi się i o wyższym poziomie wyszczepialności. Pojawiają się argumenty takie jak po prostu niższe koszty i pośrednie, i bezpośrednie leczenia wielu chorób, chociażby grypy. Pojawia się wątek jak mniejsze wykorzystanie antybiotyków, czyli mniejsza antybiotykooporność. Jak z pana perspektywy, wiem, że pan od lat bierze w tym już udział, jeszcze długo, długo przed pandemią w Wielkiej Brytanii, to są takie doświadczenia, o których nieraz rozmawialiśmy. Jak z państwa perspektywy wygląda to na dzisiaj, kiedy jeszcze to nie ruszyło, realizacja szczepień w aptekach, ale o tym mówi się już coraz więcej i my też dostajemy takie sygnały od naszych widzów, słuchaczy, odbiorców, że wiele osób już teraz odwiedza apteki z takim pomysłem, rozglądaniem się, czy tutaj będzie faktycznie szczepienie. Czy to jest możliwe? Tak, to jest możliwe. Rozumiem, że państwo potwierdzają, że apteki przynajmniej w części, dużej części są przygotowane? Ja powiem może od początku, że z mojego doświadczenia osobistego, jeśli chodzi o szczepienia, ja pierwsze swoje kwalifikacje jako farmaceuta zdobyłem w 2007 roku i to był program pilotażowy w hrabstwie Cambridge. Jakie następstwa, co nastąpiło później, bo tak jak powiem, to co się w Polsce obecnie dzieje, to dokładnie odzwierciedla to, co się działo bardzo wiele lat temu. Co jeszcze chciałem podkreślić, program w ogóle szczepień w aptekach to jest bardzo, że tak powiem, stary projekt, ponieważ on swoje początki ma w latach 2003 rok, to jest początek w ogóle, prawda, realizacji szczepień w aptekach. Oczywiście najpierw wprowadzono programem pilotażowym szczepienia w aptekach przeciwko grypie. To była pierwsze tak naprawdę szczepienia. Też to, co podkreślałem tutaj i przedmówcy to również mówili, że to jest bardzo proste, bezpieczne szczepienie. Właściwie sam projekt bardzo szybko się przyjął. Również w Polsce powołujemy się tutaj na swoje projekty badawcze z początku pandemii oraz ten raport, który przygotowaliśmy wspólnie na koniec roku 2020 i początek 2021. Tam absolutnie, jak gdyby z perspektywy pacjenta też się zmieniła opinia w kierunku do farmaceutów, bo 85% badanych pacjentów z różnych województw stwierdziło, że to jest bardzo dobry pomysł i jednym z głównych argumentów, tutaj podkreślę to, to jest to, że apteka jest tak naprawdę 5 minut i za rogiem. Więc jednym z głównych elementów obecnie, w którym systemowo system ochrony zdrowia w Polsce również walczy, jest ta dostępność. Tak? I teraz każde ułatwienie dostępności, no absolutnie oczywiście rzuca pozytywne światło na całość systemu ochrony zdrowia, bo tego pacjenci oczekują. Jeśli chodzi o pytanie, czy apteki są gotowe,
Ja przede wszystkim powiem, że ogólnie bardzo dobrze oceniam ruszenie się samych farmaceutów w kontekście zdobywania kompetencji. To też również, co pan prezes podkreślał, że to jest już bardzo, bardzo duży sukces nas jako grupy zawodowej. Ja do tego państwu powiem, że w ramach projektów pilotażowych, które przeprowadzaliśmy na przełomie 2018-2019, gdzie już rozpoczęliśmy pilotażowo takie szkolenia z zakresu szczepień, tam ogólnie osiągnęliśmy bardzo wysoki poziom satysfakcji i tak naprawdę okazało się, jako podsumowanie tego poprzedniego badania, że tak naprawdę trening czyni mistrzem. Tak jak mówię, sam zabieg ogólnie jest bardzo prosty. Co jeszcze chciałem podkreślić? No wszędzie generalnie w tych krajach, gdzie te szczepionki się wprowadzały w aptekach, no pierwsza była grypa. Więc jako najprostsze, prawda, szczepienie. No my mamy rzucenie się trochę na głęboką wodę, ale muszę powiedzieć, że to też jest oczywiście metoda, że jak się zacznie od trudnych rzeczy, to wszystkie kolejne implementacje, prawda, i wdrożenie nowych szczepień będzie po prostu bułką z masłem, kolokwialnie mówiąc. Gdzie konkretnie, mówiąc najkrócej, panie doktorze, w aptekach mogłyby się takie szczepienia odbywać? Według pana, jaka część aptek, których w Polsce jest kilkanaście tysięcy, myślę o aptekach, o punktach aptecznych, jaka część z nich faktycznie mogłaby zostać punktami szczepień? Powiem tak, w ramach tych bardzo wielu projektów, które przeprowadziłem na przełomie trzech ostatnich lat, przygotowując w sumie część merytorycznego wkładu do raportu Opieka Farmaceutyczna, muszę powiedzieć, że moje obserwacje wyglądają bardzo pozytywnie. Bardzo duża część aptek już podjęła jakiś czas temu wstępne takie przygotowania do tego, żeby ten pokój konsultacji, czy jak pokój gabinet konsultacji, bo jeszcze nie wiem, jak go dokładnie będziemy nazywali. I z reguły jest to bardzo fajnie ulokowany gabinet czy miejsce, bardzo dostępne z części ekspedycyjnej bezpośrednio, żeby nie przechodzić przez część apteki. I tutaj apteki bardzo fajnie poprzerabiały sobie czy jakieś magazyny na tego typu pokoje. Ja od razu chciałbym zwrócić uwagę na to, że te wymagania odnośnie tych pokojów konsultacji nie powinny być absolutnie wyśrubowane, czy też powodujące to, że apteki nie będą mogły tego robić. I zachęcam szczególnie decydentów do tego, żeby sięgnąć do uznanych publikacji oraz standardów w tym zakresie, w kontekście jak po prostu te pokoje konsultacji mają wyglądać. Tak, tam jest odpowiednie naświetlenie, odpowiednie generalnie przenikalność dźwięku. Chodzi o to, żeby jeśli pozostali pacjenci będą w części ekspedycyjnej, jest taki jeden z zaleceń, że pacjent, który jest obok tego pokoju konsultacji mniej więcej około metra, nie może słyszeć tej rozmowy, jak gdyby, która jest w środku. Odpowiednie naświetlenie, odpowiedni wentylator, umywalka nie zawsze jest konieczna. Ja też chciałem państwu zwrócić uwagę, że obecnie w pandemii COVID-19 w Kanadzie są drive-thru centers, czyli takie po prostu przejazdowe wręcz ze szczepieniem, wystawieniem ramiona, ale również na grypę było dokładnie tak samo. Tam po prostu był fotel w części ekspedycyjnej, bo to był taki okres, że też COVID-19 akcelerował przez szczepienie na grypę, więc tak naprawdę i robili i to, i to. I takim rekordzistą tutaj są moi koledzy z Wielkiej Brytanii, gdzie tam w części ekspedycyjnej jest 6 stanowisk i oni robią dziennie 1200 pacjentów obsługują w kontekście szczepień. Więc ja uważam, że apteki są przygotowane, już duża część jak gdyby słyszę, że przygotowują się. No, czekam oczywiście na finalne wytyczne, ale tak jak powiedziałem, zachęcam decydentów do tego, żeby jednak opierać swoje decyzje o uznane standardy międzynarodowe. Rozumiem, że takie pokoje, o których mówi pan doktor, panie doktorze, pani magistrze, one mogłyby służyć zarówno szczepieniom przeciwko koronawirusowi, jak i przeciwko grypie. To są te same warunki. Zdecydowanie, tak. Mhm. Szanowni państwo, pojawiają się pytania od państwa, które za chwilę też skierujemy tutaj do uczestników naszej debaty, ale jeszcze wcześniej chcę doprecyzować i dopytać o jedną rzecz pana profesora Adama Antczaka. Są szanse, że panie profesorze, za kilka miesięcy refundowane będą szczepienia przeciwko grypie jeszcze szerzej. Myślę tutaj o takiej ważnej grupie, jaką są kobiety w ciąży. Są pewne sygnały i to też jeszcze powiększy na pewno i bardziej umasowi może te akcje szczepień. Czy to prawda? Czy pan profesor liczy, że w tym nadchodzącym sezonie faktycznie szczepionka przeciwko grypie będzie refundowana dla pań w ciąży? Bardzo się o to staramy. Chodzi o to, żeby proces szczepień i szczepień przeciw grypie możliwie usytuować na innym poziomie regulacji, czytaj zderegulować. Mhm. I jednym z tych elementów jest także poszerzenie grup o kolejne grupy refundacyjne. Tutaj przede wszystkim kobiety w ciąży, dlatego że pamiętajmy, że przebieg grypy u kobiet w ciąży jest szczególnie niebezpieczny. Więc jest to bardzo poważna grupa ryzyka. Przypomnę tutaj, że ostatnia pandemia, która miała miejsce w roku 2009 i 2010, czyli pandemia grypy świńskiej, to proszę sobie wyobrazić, że połowa hospitalizowanych chorych na grypę w oddziałach intensywnej terapii to były kobiety w ciąży. Czyli krótko mówiąc, one są szczególnie zagrożone, a wyszczepialność przeciw grypie u kobiet w ciąży jest
na skandalicznie niskim poziomie. My też jako dziennikarze dopytujemy o to Ministerstwo Zdrowia. Te najnowsze informacje, jakie dostaliśmy, można streścić mniej więcej tak. Jeśli będą odpowiednie dostawy szczepionek, będzie zielone światło i będą warunki, aby faktycznie taką refundację rozszerzyć także o kobiety w ciąży. Jak rozumiem, panie profesorze, wracamy tutaj do początku naszej debaty i tych zamówień na szczepienia, które już teraz powinny się odbyć, bo to może otworzyć drogę. To jest taki system naczyń połączonych. Teraz zamówienia, a za kilka miesięcy refundacja właśnie dla pani. No na pewno musimy bardzo intensywnie myśleć o refundacji. To jest niezwykle ważne. Uważam, że i dążymy do tego, żeby u kobiet w ciąży ten dostęp do szczepionek był łatwy. I po pierwsze poprzez to, że te szczepionki w ogóle będą dostępne, tak? Czyli zamówienia, jeszcze raz zamówienia, ale po drugie także kwestia cenowa i po to, żeby po prostu kobiety w ciąży w ramach różnych zresztą benefitów, które w tej chwili mają, skoro państwo bardzo chce dbać o to, żeby było jak najwięcej dzieci, to musi dbać o kobiety w ciąży. No to jest chyba tak logiczne, że nie trzeba tego szczególnie tłumaczyć, ale także inne grupy ryzyka. Tak? To jest niesamowicie ważne. Pamiętajmy, jesteśmy w okresie, kiedy chcemy szczepienia, no brzydkie słowo, zderegulować, dać jak największą dostęp do szczepień także poprzez podaż szczepień, ale także możliwość zaszczepienia się, łatwość dostępu na poziomie cenowym i wreszcie ten, nazwijmy to, techniczny dostęp, czyli możliwie szerokie grupy osób, które są w stanie wykonać takie szczepienie. Deregulacja kojarzy się ze swobodą często, oby tak też było i z takim pozytywnym efektem. Szanowni państwo, pojawiają się pytania od uczestników, dziennikarzy, którzy są z nami, tych, którzy są z nami jako widzowie przed swoimi ekranami telefonów czy też komputerów. Jedno z pytań brzmi tak, czy zainteresowanie szczepieniami przeciwko grypie państwa zdaniem nie będzie przypadkiem malało ze względu na to, że są szczepienia przeciwko COVID-19 i niektórzy mogą uznać, że okej, już się zaszczepiliśmy przeciwko koronawirusowi i może trochę zapomną o tych szczepieniach przeciwko grypie. Czy to nie zadziała może w taki sposób według państwa? No, pewne ryzyko istnieje oczywiście, że w momencie, kiedy będziemy zaszczepieni przeciwko COVID-19, to poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, ono bardzo istotnie rośnie. No, sam mam takie doświadczenie. Zaszczepiwszy się, poczułem się po prostu zdecydowanie bezpieczniej. Ale warto tutaj o jednej rzeczy pamiętać, proszę państwa, że grypa była, jest i będzie. I istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że kolejne pandemie, które przyjdą, to może być grypa po prostu. Mało tego, zachorowania na grypę, one będą występowały. To są ciągle wielkie liczby. To są ciągle miliony ludzi chorych. Pamiętajmy, że co roku w sytuacji nie lockdownu do 30% populacji dziecięcej się zakaża i do 10% populacji dorosłych. Jeśli tak wiele osób się zakaża, to pamiętajmy, wiele z nich bardzo ciężko choruje i wiele z nich płaci bardzo wysoką cenę za tę chorobę. I wracamy tutaj. Lepiej zapobiegać, niż takich ludzi leczyć. Ta cena za zaszczepienie się jest naprawdę bardzo niewielka. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że sama kwestia zainteresowania pacjentów zaszczepieniem się to nie jest wszystko. Oczywiście ułatwienia, refundacje, wpisanie dodatkowych grup do uprawnionych do bezpłatnych szczepień czy po obniżonych kosztach, to nie jest wszystko. Dlatego wspomnieliśmy tutaj o kobietach w ciąży. Ja tutaj mam pewną fundamentalną uwagę odnośnie polityki zastanawiania się nad tym, czy takiej grupie i kiedy to uprawnienie dać. Dlatego, że jeżeli się okaże, że szczepionki będą, to będzie już trochę za późno. Bo tak naprawdę, jeżeli one będą, to one zaczną się rozchodzić. My tu nie mówimy o systemie zamówień centralnych. My tu nie mówimy o systemie, gdzie ministerstwo zamawia szczepionki tak jak covidowe i potem je rozdziela według swojego pomysłu. My mówimy o zamówieniach, które są tak naprawdę realizowane przez hurtownie farmaceutyczne, a ilości szczepionek, które są dostarczane do naszego kraju, no, zależą tak naprawdę od decyzji, które zachodzą w Paryżu, w Nowym Jorku, no, w centrach tak naprawdę firm farmaceutycznych, które te szczepionki produkują. I teraz jeżeli my na tym wczesnym etapie, to jest ten wczesny etap, teraz kwiecień to jest ten etap, w którym te decyzje są podejmowane, one są potem modyfikowane w czasie, ale jeżeli my na tym etapie nie będziemy otwierać drzwi, nie będziemy mówić, drodzy producenci, drodzy hurtownicy, tutaj tych pacjentów będzie więcej możliwości, będzie więcej miejsc, będzie więcej specjalistów, to tak naprawdę taki prezes decydujący o tym, czy ta szczepionka ma pójść tu, czy ma pójść tu, no on te argumenty albo będzie miał na etapie no właśnie
rozdystrybuowywania czy podejmowania decyzji, albo nie. I teraz chodzi o to, żeby te argumenty były jak najwcześniej, żeby one były komunikowane jak najwcześniej. I aby te wszelkie działania nie były podejmowane w ostatniej chwili, kiedy się okazuje, że zapotrzebowanie jest większe niż liczba szczepionek dostarczona do Polski, bo wtedy to już jest za późno. I wtedy oczywiście można szukać interwencyjnych zakupów, można robić naprawdę przeróżne działania, ale to już jest o pół roku najczęściej za późno i można tylko i wyłącznie próbować gasić pożary i to najczęściej na poziomie PR-owym, a nie na poziomie realnej zmiany sytuacji, w której jesteśmy. Dlatego tutaj tak ważne jest to planowanie, tak ważne jest to, aby nie tylko skupiać się oczywiście na tym, co jest ważne. Teraz mamy COVID, on jest najważniejszy. Ale no, jeżeli my w tej chwili nie zaczniemy myśleć o tym, nie zaczniemy podejmować decyzji odnośnie grypy, to tak naprawdę te decyzje, które będą podjęte we wrześniu, będą tak naprawdę miały swój efekt we wrześniu, ale kolejnego roku. Mówiąc oczywiście o refundacji szczepionek przeciwko grypie dla kobiet w ciąży, miałem na myśli 100% refundację, bo takie tutaj są plany, tato są szanse i o tym dzisiaj dyskutujemy. Pani Marta przed chwilą przysłała pytanie do wszystkich państwa. Czy mają państwo jakiekolwiek informacje, czy rząd planuje zakup szczepionek przeciwko grypie z budżetu państwa i przekazania ich bezpłatnie do wyszczepienia konkretnych grup zawodowych? I tu jest nawiązanie do szczepień przeciwko koronawirusowi, kiedy była grupa zero, przedstawiciele personelu medycznego. Czy tutaj jest taka szansa, jeśli chodzi o grypę? Czy może do państwa jako do też uczestników ogólnopolskiego programu zwalczania grypy takie informacje docierają? Ja powiem, że w ubiegłym roku, jak oczywiście zaczęła się pandemia, to no oprócz tego, bo nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, kiedy wejdzie szczepionka przeciwko COVID, jako samorząd wnosiliśmy bodajże w czerwcu, ja tutaj mam właśnie zestaw, wziąłem sobie taki zestaw ściągawek, ile pism i stanowisk poszło w tej sprawie. Właśnie w czerwcu mieliśmy podjęte dwa stanowiska. Pierwsze to było 36 bodajże, to było stanowisko dotyczące szczepienia medyków, tak, przeciwko grypie, żeby to było bezpłatne szczepienie. A drugie to było stanowisko zwiększenia uprawnień pielęgniarce do kwalifikowania przeciwko oczywiście grypie. I pan minister Miłkowski odpisał nam, że oczywiście my dostaliśmy takie możliwości i to były właśnie pielęgniarki, lekarze i grupa seniorów 75+. Więc to już zostało zapisane, ale nie wiemy, czy w tym roku będą zakupione te szczepionki, bo pamiętam, że w ubiegłym roku albo na początku tego był problem ze szczepieniami przeciwko grypie i z dostępnością do tych szczepionek, więc też monitorowały nasze koleżanki i koledzy, że no nie ma takiego swobodnego dostępu, o jakim mówiło Ministerstwo Zdrowia. Tych problemów dotyczy też jedno z kolejnych pytań od pani Elżbiety tym razem. Czy w tym sezonie, skoro mamy ten wzrost odnotowany, już potwierdzony w konkretnych liczbach, pan profesor o tym mówił kilkadziesiąt minut temu, ponad 6% populacji zaszczepionych osób przeciwko grypie, czy wszyscy chętni wobec tego, panie profesorze, zostali zaszczepieni? Czy może była taka trochę nieoczekiwana sytuacja, to znaczy, że były osoby chętne, które po prostu nie dostały szczepionki, a bardzo chciały dostać tę szczepionkę przeciwko grypie w ostatnim sezonie? No, wszyscy wiemy, że szczepionek nie było dla wszystkich chętnych. Prawdopodobnie popyt był wielokrotnie wyższy. On był spowodowany lękiem przeciw COVID-19 i ten COVID-19 napędził to zainteresowanie. Ale tutaj to jest pozytywne zainteresowanie. Tu warto posłużyć się przykładem australijskim, gdzie 5 milionów osób więcej się zaszczepiło do 23 milionów obywateli Australii. To było 63% populacji i proszę państwa, zapadalność na grypę spadła tam, to znaczy liczba przypadków grypy spadła tam o 90% w dół. To jest naprawdę sukces ogromny. Nam daleko do tego, ale pamiętajmy, że to zainteresowanie było znacznie więcej. Byśmy mieli prawdopodobnie wzrost liczby osób zaszczepionych przeciw grypie o kilkaset procent, może o 1000%, gdyby szczepionki były. No teraz nasze zadanie między innymi polega na tym, żeby bardzo mocno komunikować potrzeby zadbania o dostęp do szczepionek, odpowiednie zakupy. Rynek szczepionek jest rynkiem trochę producentów. To jest to, co powiedział Michał Byliniak. To niestety nie jest rynek konsumenta. Tutaj szczepionek jest po prostu na świecie stanowczo za mało. I to nie jest tylko problem Polski. To jest problem całego globu. Szczepionek jest za mało. I przykładem jest COVID-19 i te wszystkie problemy z dostępnością do szczepionki. Czy będzie ich za mało w Polsce w przyszłym sezonie? To dużo zależy od nas samych także, ale tak, nie tylko od decydentów, to znaczy od podaży, ale także od bardzo sprawnego komunikowania, że wprawdzie jesteśmy zaszczepieni przed COVID-19, jesteśmy chronieni przed ciężkim przebiegiem zakażenia wywołanego przez ten wirus, ale pamiętajmy, że grypa, to ja już powiedziałem to wcześniej, była, jest i będzie.
i problem grypy nie zniknie z tego powodu, że nie będziemy o niej mówić. Szanowni Państwo, na finał naszej debaty bardzo krótkie pytanie i prośba o bardzo krótką odpowiedź, jedno dwuzdaniową. Pan doktor Artur Prusaczyk, wiceprezes zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego. Panie doktorze, co panu się marzy, tak w pierwszej kolejności, na te najbliższe dni, tygodnie, miesiące, żeby ta współpraca była jak najsprawniejsza i żeby te akcje szczepień z Państwa perspektywy jak najsprawniej mogły się wydarzyć? Co powinno się wydarzyć? Jeżeli można pokazać pierwszy slajd naszej prezentacji dwuslajdowej, to tam było powiedziane, co jest podstawą takiego sukcesu. To jest plan opieki napisany przez lekarza rodzinnego i który jest udostępniany na IKP. To jest zwornik tego wszystkiego. Wtedy będzie widoczny dla wszystkich współpracujących profesjonalistów medycznych i również dla pacjenta. To jest podstawa. Jasne wytyczne. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Pani Ewelina Tymoszuk, Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe. Z perspektywy pani, państwa środowiska, co w pierwszej kolejności na ten najbliższy czas tygodni, miesięcy, co ułatwiłoby sytuację? Myślę, że odciążenie pielęgniarek od takiej czynności, które nie są stricte medyczne, czyli na przykład wprowadzanie informacji do komputera czy prowadzenie tej dokumentacji związanej ze szczepieniami. Gdyby to zostało przyjęte przez osoby, które nie muszą posiadać wykształcenia medycznego, mogą się przeszkolić i pomagać w ten sposób, to wydaje mi się, że dostępność pielęgniarki dla pacjenta byłaby dużo większa. Bardzo dziękuję. Mariola Łodzińska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Pani podpisuje się pod tymi argumentami, pomysłami, postulatami. Czy może z pani perspektywy jeszcze coś powinno? Tak, oczywiście, ale uważam, że powinny być przede wszystkim określone jasne i czytelne kryteria. To jeżeli wyjdzie rozporządzenie, to żeby faktycznie ono było czytelne. Bo my mamy jednak problem, że jeżeli wychodzi rozporządzenie, to jeszcze musimy jako, powiedzmy, dział prawny Naczelnej Izby, że tak powiem, w jakiś sposób to obrobić, żeby to było strawne i przyjęte przez środowisko zrozumiałe, bo mamy jednak z tym problem. Czyli prościej, bardziej klarownie, bardziej precyzyjnie. Tak, dosadnie, tak, co może pielęgniarka i czy faktycznie w jakich sytuacjach. Panie doktorze, pan doktor Piotr Merks? No, ja bym bardzo chciał, żeby szczepienia na grypę ruszyły w ramach pilotażu we wrześniu. To jest taka moja, że tak powiem, życzenie na wishlist tak zwane. I żeby farmaceuci mogli szczepić. Żeby farmaceuci mogli zacząć wykonywać zarówno kwalifikacje, jak i szczepienia. Panie Michale, Michał Byliniak, Naczelna Izba Aptekarska. A tutaj się muszę przychylić do słów dwojga prezesów. Wytyczne, jeszcze raz wytyczne i jasna komunikacja, tak aby każdy wiedział w jakim obszarze, jakie zadania ma do wykonywania, tak aby to było w zasadzie tak jak prosta instrukcja, jak należy do tematu podejść. Tego nam brakuje. Jeżeli to będzie dostarczone, absolutnie myślę, że pielęgniarki, farmaceuci, a też inne grupy będą się w stanie łączyć bardzo płynnie i absolutnie wesprzeć ten system tak, jak on tego potrzebuje. I rozumiem, że przełom września i października wyobrażamy sobie sytuację, idziemy do apteki albo do punktu aptecznego i tam jesteśmy szczepieni przeciwko grypie. No, wielkie marzenie to jest to, abyśmy planowali na pół roku do przodu co najmniej, a nie z tygodnia na tydzień. Panie profesorze, profesor Adam Andczak. Ja już powiedziałem, deregulacja w pozytywnym tego słowa znaczeniu i im prościej, tym lepiej. A jeśli będziemy jeszcze wyprzedzać fakty odpowiednim myśleniem w odpowiednim czasie i miejscu, to już będzie wspaniale. Ostatni dzwonek jest teraz, byśmy zadbali o dostępność szczepionek i odpowiednie zakupy. I mamy pół roku na to, żeby to ubrać w ramy organizacyjne, które będą racjonalne, sprawne, szybkie i bezpieczne. Właśnie dlatego nasze spotkanie, szanowni państwo, jeszcze dzisiaj, 8 kwietnia, kiedy ten czas jeszcze jest, w dobrym czasie, w dobrym miejscu i w świetnym towarzystwie, bo w państwa towarzystwie i za ten udział i online, i tutaj na miejscu bardzo serdecznie państwu dziękuję w ramach naszej debaty. Dziękujemy także państwu za udział i wszystkie pytania. Chwilę przedłużyliśmy, ale celowo, żeby też trochę dawkować napięcie, bo przed nami, szanowni państwo, bardzo przyjemny moment w trakcie tego spotkania. Mimo tych wielu trudności, czasem niepewności, za kilka chwil wręczone będą nagrody, zdrowe pióra. I ja już teraz bardzo serdecznie chciałbym pogratulować 6 osobom, 5 pań, 1 mężczyzna, z tego co wiem, którzy takie statuetki dostaną. I przyznam się państwu, że dzisiaj rano sam wspominałem, jak dokładnie 3 lata temu takie zdrowe pióro dostałem. Wychodząc z domu, jadąc tutaj do państwa, spojrzałem na tę statuetkę i pomyślałem sobie, że dużo się zmieniło przez te 3 lata. 3 lata temu to była piękna uroczystość, brało w niej udział co najmniej kilkadziesiąt osób. Dzisiaj absolutnie taka uroczystość nie mogła być zorganizowana przy ulicy Senatorskiej w Warszawie. Wtedy wręczane były właśnie te piękne statuetki.
3 lata minęły, dużo się zmieniło, ale jedno się nie zmieniło, pomyślałem sobie. Ta nagroda Zdrowe Pióro to jest cały czas ogromny powód do dużej satysfakcji i na pewno do gratulacji, które już teraz składam. Wyróżnionym, nagrodzonym dziennikarzom to będzie 6 osób, 6 statuetek i za kilka chwil pan profesor Adamanczak te statuetki będzie wręczał. Gratulujemy i bardzo dziękuję państwu za tę debatę. Do zobaczenia, udanego popołudnia, a za kilka chwil wręczenie nagród Zdrowe Pióra 2021. Szanowni państwo, teraz przed nami najmilsza część naszego dzisiejszego spotkania, podsumowania sezonu grypy i COVID-19, wręczenie nagród Złote Pióro. Wszyscy wiemy, jak ważne jest sensowne i mądre opowiadanie o wszystkim w mediach, ale myślę, że o zdrowiu ma to szczególne znaczenie. Zatem wybraliśmy dzisiaj kilku dziennikarzy, którzy naszym zdaniem Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zasługują na szczególną wdzięczność, ponieważ piszą świetnie, szybko, dobrze i rzetelnie o sprawach grypy. I tak z nami jest pani Anna Rokicińska. Otrzymuje nagrodę Zdrowe Pióro dla osoby, która w ramach aktywności internetowej bardzo się przysłużyła propagowaniu zagadnień grypowych. Pani Aniu, wszystkiego najlepszego. Proszę przyjąć tę statuetkę jako dowód wdzięczności naszego środowiska dla pani działalności. Bardzo dziękuję. Ja chciałam powiedzieć, że w dobie, kiedy te szczepienia są naprawdę bardzo istotne, to jest bardzo ważne, żeby informować o tych szczepieniach w sposób naukowy po prostu. Dziękuję bardzo. Bardzo pięknie dziękujemy. I proszę państwa, w studiu jest druga osoba, która jest niezwykle zasłużona dla propagowania kwestii zdrowotnych w mediach. Nagrodę Zdrowe Pióro otrzymuje pani Katarzyna Pinkos jako osoba reprezentująca prasę. Pani Katarzyno, bardzo pięknie dziękujemy i gratulujemy tej nagrody. Jesteśmy bardzo pani wdzięczni za rzetelność pani pracy na co dzień. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałam też podziękować za tą niezwykłą nagrodę w takim niezwykłym czasie. Chciałam dołączyć się do tego, co mówiła pani Ania, czyli do tego, że jakby dziennikarze chcą też bardzo pomóc w tym bardzo trudnym okresie, a możemy pomóc tak rzetelnie, po prostu informując między innymi o szczepieniach. Pamiętam nasz wywiad, panie profesorze, kiedy powiedział pan, że szczepienie przeciw grypie to jest takie ubezpieczenie na życie. Bardzo dziękuję za te słowa. Bardzo pięknie dziękujemy. No właśnie, proszę państwa, ubezpieczenie na życie, szczepienia w ogóle i szczepienia przeciw grypie to przecież ubezpieczenie na życie. I o tym pisali także lub propagowali ten problem inni dziennikarze, których zaraz wymienię. Niestety nie ma ich dzisiaj z nami z powodów epidemiologicznych, ale należy się im coś specjalnego. Zatem, proszę państwa, dla nich specjalnie teraz fanfary. Dziękujemy bardzo i proszę państwa, zdrowe pióro otrzymuje pani Barbara Góry w kategorii radio. Liczne audycje radiowe poświęcone problemom zdrowotnym, ale także zagadnieniom szczepień przeciw grypie. Szczególne miejsce w naszych sercach, także w moim, zajmuje pani redaktor Margit Kosobucka w kategorii prasa. Liczne publikacje, wywiady, artykuły na temat grypy i szczepień przeciw grypie. Kolejną nagrodę otrzymuje koleżanka Ewa Podsiadły-Natorska w kategorii internet. Także nagroda Zdrowe Pióro, liczne publikacje internetowe. Pamiętajmy, medium, które jest szczególnie teraz ważne i które odgrywa zasadniczą rolę w propagowaniu właściwych, zdrowych postaw życiowych, w tym postaw proszczepionkowych. I wreszcie, proszę państwa, w kategorii telewizja pan Paweł Wawrzynowicz jest laureatem Zdrowego Pióra. Pan redaktor jest pracownikiem stacji Polsat, która bardzo dobrze z nami współpracuje i robi kawał dobrej roboty także w propagowaniu postaw proszczepionkowych. Szanowni państwo, i tak doszło do końca nasze spotkanie. Bardzo pięknie dziękujemy wszystkim za uczestnictwo.
Bardzo dużo pracy przed nami. Mnóstwo wyzwań, ale jesteśmy w czasie, który daje bardzo dużą nadzieję na to, że szczepienia, że profilaktyka zdrowotna będą miały swoje właściwe miejsce w szeroko pojętych zagadnieniach zdrowia czy zdrowia publicznego. Przed nami wyzwania szalone. Przyjdzie jesień, kiedy będziemy mieli dwie duże akcje szczepień masowych i obyśmy za rok mogli sobie wszyscy gratulować sukcesu w ochronie zdrowia Polaków. Bardzo pięknie dziękuję, zamykam to spotkanie i życzę zdrowia nam wszystkim. Dziękuję bardzo.